Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, jasno, wiosennie, słonecznie, z nadzieją na dłuższe dni i cieplejszą temperaturę. Ale wracając do miesiąca marca, chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o kobietach, o prozie kobiecej najnowszej w Irlandii. Ta rozmowa będzie prowadzona przez moich współorganizatorów, czyli panią Justynę Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej. Pan Krzysztof Schramm będzie kibicował jak zawsze. A naszym gościem jest pani Magda Kleszczewska, irlandystka, tłumaczka, która studiowała tłumaczenie, przekład literacji w Gdańsku. Publikowała też w Trinity Journal of Literary Translation w drobiazgach w śląskiej strefie gender. Brała udział w międzynarodowym projekcie tłumaczeniowym. Nie przeczytam nazwy, bo irlandzki nie jest moją mocną stroną, realizowanym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Galway 2020. Jest też laureatką projektu przekładowego Klasyka od Nowa, Biuro Literackie 2017. Tłumaczyła poezję, ale też prozę z poezji m.in. Noleni Donahill, znowu mój irlandzki, Multilingual Mermaid, Gallery Press 2021, Evan Boland, ale też Sally Rooney, czyli naszą bohaterkę, jedną z tych najnowszych pisarek, z najnowszych przykładów prozy irlandzkiej. Współtworzy pani Magda Kleszczewska, współtworzy nieformalną warszawską grupę tłumaczy anglojęzycznych Tłum. Dzień dobry, witamy jeszcze bardzo, raz. Bardzo serdecznie. Ja reprezentuję Wydział Anglistyki Liliana Sikorska dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli się z nami zapoznać. Witam oczywiście naszych studentów z różnych liceów zaprzyjaźnionych, naszych współpracowników, ale też wszystkich, którzy nam kibicują od początku tego projektu, w zasadzie od początku i Joyce'a i tegorocznego projektu o Irish Literary Milestones. Witam wszystkich moich współpracowników Zakładu Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej, który niedługo zmieni nazwę, a przynajmniej rozszerzy nazwę. Witam oczywiście moich studentów bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich Państwa zachęcam, chcielibyśmy po prostu zachęcić do czytania i zapoznawania się z tymi najnowszymi rzeczami, nie tylko w języku angielskim, ale również poprzez te najnowsze tłumaczenia na język polski. I tym krótkim wprowadzeniem oddaję głos naszym dzisiejszym, naszej dzisiejszej bohaterce oraz pani Justynie Mazurek-Schramm. Dziękuję bardzo, Liliana. To w takim razie pozwolisz, że na chwileczkę tutaj cię odepnę od ekranu i potem ponownie cię zaproszę do nas w dalszej części spotkania. Bardzo dziękuję za te słowa wprowadzenia. Szanowni Państwo, jak słyszeliście, Magdalena Kleszczewska jest tłumaczką, zajmuje się literaturą kobiecą. Dla mnie jest moją literacką bratnią duszą. Rozmawiamy o literaturze kobiecej, wymieniamy się naszymi emocjami, podsuwamy sobie książki i mam nadzieję, że to będzie trochę w czasie tego spotkania widać. Specjalnie wczoraj cofnęłam się do początku naszej korespondencji i piszemy do siebie intensywnie od 2020 roku, chociaż połączył nas Joyce na Bloomsday w Teatrze Polskim w roku 2019. Także tutaj no, kawał historii za nami, Magda. Mam nadzieję, że jeszcze mnóstwo przed nami. Ciekawych też na to liczę. A dzisiaj, no właśnie, zajmiemy się literaturą kobiecą, zajmiemy się literaturą w polskim przekładzie, bo bardzo dużo no, ciekawych powieści nie tylko pojawiło się na polskim rynku wydawniczym. Ja powiem szczerze, tak jak spoglądam wstecz od tych 20 lat no, w fundacji, zajmując się Irlandią, nie przypominam sobie takiego no, boomu trochę na przykłady tak naprawdę, które pojawiają się co chwilę, no bo właściwie w tym roku już mamy dwa, o których będziemy rozmawiać, już dwie powieści i Nolan i Emily Pine.
No z bólem będziemy musiały pominąć twórczość, czy na przykład Sary Bał, czy Doriny Grioffy, czy część książek anglojęzycznych Lucy Caldwell i Mary McBride, nie przełożonych, czy chociażby Neve Campbell, ale myślę, że na to też przyjdzie czas. Mam nadzieję, że zachęcimy Państwa do odkrywania twórczości tych autorek, o których dzisiaj będziemy mówić. Zanim jednak do tego przejdziemy, zanim zaczniemy rozmawiać o literaturze kobiecej, no, warto się zastanowić, co sprawiło, że taka, a nie inna tematyka w tych książkach się pojawia, bo jak Państwo zobaczycie, ona jest niełatwa. O tym Magda też za chwilę parę słów więcej powie. I no, nie ma co ukrywać, że to jest reakcja na konkretne wydarzenia z irlandzkiej historii. My się zastanawiamy, Magda, już od dłuższego czasu, czy my mówimy jeszcze o literaturze jako takiej, czy my mówimy o jakiejś zbiorowej terapii przez literaturę, przynajmniej no, dla dwóch, przynajmniej pokoleń tak naprawdę mieszkanek Zielonej Wyspy, bo to, czego doświadczały, no, jest bolesne i trudne. Irlandia cały czas się z tym dosyć mocno rozlicza. Także ja jestem absolwentką historii Wydziału tutaj Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Akurat w mojej sferze zainteresowań pozostają lata 20. irlandzkiej historii, czyli ten moment odzyskiwania niepodległości. Także mam bardzo sztywną notatkę, żeby nie wpadać w dłuższe opowieści, na które pewnie miałabym ochotę, ale one nie dotyczą dzisiejszego spotkania. Także szanowni Państwo, parę słów wstępu historycznego, żebyśmy mogli pewne elementy osadzić w kontekście. My będziemy oczywiście do nich wracać w trakcie już trwania naszego spotkania. Irlandia odzyskuje niepodległość w roku 1921, jak chcą niektórzy historycy po ponad 700 latach angielskiej kontroli. Tak naprawdę zaraz po odzyskaniu niepodległości wybucha wojna domowa w Irlandii, no, która jest wydarzeniem dramatycznym i obecnym w irlandzkiej świadomości, myślę, że do dnia dzisiejszego. Ta wojna domowa no niestety jest efektem różnego postrzegania tak naprawdę Irlandii, bo część osób nie chce zaakceptować tego, że nie ma republiki tej wymarzonej, upragnionej, tylko pojawia się wolne państwo irlandzkie. Bardzo wiele osób w czasie tej wojny domowej traci życie. Między innymi jeden z przywódców całego ruchu narodowego, Michael Collins. I w latach 30. do władzy dochodzi Eamon de Valera, który no, jest też jedną z wielkich postaci historycznych tego okresu niepodległościowego, wielką postacią polityczną dla Irlandii, bo był dwa razy prezydentem, poszedł na emeryturę mając grubo ponad 90 lat, także przez bardzo długi okres czasu kształtował tą irlandzką scenę polityczną. I jego partia no, była partią dość konserwatywną, która wprowadziła, tutaj chciałam tylko wymienić, tak, ustawy, które się zaczęły pojawiać za rządów de Valery. Na przykład w roku 1932 wprowadzono marriage bar, który zabraniał zamężnej kobiecie pracować w sektorze publicznym. To zostało zniesione dopiero w roku 1973. Od roku 1935 w Irlandii nielegalna była antykoncepcja. To zmieniło się dopiero w roku 1979. Tak? Proszę zobaczyć, jaki to jest rozstrzał czasowy. W roku 1937 w Konstytucji znalazł się zapis zakazujący rozwodów. To zostało zmienione w roku 1996 dopiero. W roku 1983 wprowadzono tak zwaną ósmą poprawkę do konstytucji, która no, wprowadzała w praktyce całkowity zakaz aborcji. Tam był dopuszczony zakaz w przypadku zagrożenia życia matki, no, ale efekt był tego katastrofalny. Wiele kobiet no, straciło życie, nie leczono na przykład kwestie jakichś chorób onkologicznych w przypadku osób ciężarnych i w roku 2018 no, ta poprawka została z konstytucji usunięta na podstawie referendum. O tym referendum też by można było chyba osobne spotkanie zrobić, o tym, co się wokół niego działo. Większość placówek edukacyjnych była kościelna. W Irlandii funkcjonowała cenzura obyczajowa i znalazłam taką ciekawostkę, że na przykład Sens życia Monty Pythona można było oglądać dopiero od połowy lat 90. w Irlandii. Ja już pomijam, że nie wolno było też, no na cenzurze był też sam Ulysses Jamesa Joyce'a i na przykład Samuel Beckett no dość krytycznie się o tej cenzurze tutaj państwowej wypowiadał. Co jeszcze? W roku 1990 zaczyna się trochę zmieniać, dlatego że do władzy dochodzi kobieta. Prezydentem zostaje Mary Robinson, która
wygłosiła takie słynne słowa: I was elected by the women of Ireland who instead of rocking the cradle, rocked the system. I tutaj zaczyna troszeczkę wiać taki powiew świeżości, no a później od 1997 roku prezydentem zostaje Mary McAleese. No, sytuacja kobiet była niełatwa, bardzo ograniczona do roli matki, żony, co nie jest oczywiście niczym złym, natomiast no, nie zostawiano kobietom tak naprawdę większego pola do popisu. I jeszcze dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, które też wymagają oczywiście dużo szerszej dyskusji, dużo szerszego ujęcia, a tutaj możemy tylko niestety o nich nadmienić, ale to nam wyjdzie jeszcze w przypadku książek, o których będziemy mówić. Instytucje, które nazywały się Mother and Baby Homes, z których działalności Irlandczycy rozliczają się tak naprawdę cały czas. Jest to bardzo bolesny element w dziejach Zielonej Wyspy. To były instytucje, które powstały w roku 1922, działały do 1998. Niby założenie było ok, bo to miał być taki dom dla samotnych matek, tak? Tak naprawdę w rezultacie było to miejsce, w których kobiety doświadczały opresji, znęcania się fizycznego, psychicznego. Szacuje się, że w 18 instytucjach w tym okresie działania Mothers and Baby Homes zmarło ponad 9 tysięcy dzieci z zaniedbań. Przez te instytucje przewinęło się ponad 68 tysięcy kobiet. Doświadczały te kobiety też no, odbierania dzieci. Te dzieci oddawano, czy sprzedawano wręcz wprost, możemy powiedzieć, do adopcji. Finalny raport komisji, która powstała w Irlandii, został opublikowany niedawno, bo dopiero w styczniu 2021 roku, ale on też spotkał się z krytyką, bo pewne rzeczy tam pominięto. No wie, tu musielibyśmy wejść w detale, ale to zachęcam Państwa też do poczytania trochę, bo to jest rzecz, myślę, że ciekawa, choć bardzo bolesna. Z tym związana jest oczywiście działalność pralni Magdalenek. Ci z Państwa, którzy oglądali film, no to już wiadomo, o czym mówimy. One działały też właśnie w latach 1922-1996. Szacuje się, że około 10 tysięcy dziewcząt i kobiet przeszło przez tą instytucję, które prowadzone były przez 4 zakony żeńskie w 10 lokalizacjach w Irlandii. Były to miejsca, które funkcjonowały jako biznes po prostu, tyle że ten biznes miał darmową siłę roboczą, właśnie złożoną z tych kobiet i dziewcząt, które trafiały tam z bardzo różnych powodów. Tak samo różnych powodów trafiały do tych Mother and Baby Homes. Przede wszystkim były to samotne matki, kobiety z ciążą, która była pozamałżeńska, tak co było ogromnym wstydem. To były kobiety, które doświadczały przemocy seksualnej. I zamiast rozliczać tą przemoc i karać sprawców, lepiej było dziewczynę ukarać i umieścić ją właśnie w takiej instytucji. No jest to element bardzo, bardzo bolesny. Będziemy mówić na zakończenie naszego spotkania o książce Claire Keegan, Small Things Like This, w której bardzo, bardzo mocno to widać. Szykuje się film, który myślę, że podtrzyma tą dyskusję, bo warto o tym rozmawiać i warto no, rozliczyć to wreszcie w taki sposób, na jaki zasługują to no, ofiary tych miejsc. Także tylko i wyłącznie zasygnalizowanie, o tematach zaraz porozmawiamy, a Magda w takim razie oddaję Ci teraz głos, żebyś mogła no, wprowadzić nas w ten klimat właśnie literatury kobiecej rodem z Zielonej Wyspy. Dziękuję. Jeszcze raz się przywitam z Państwem. Dzień dobry. Justyna jest tu historyczką, więc przedstawiła jakby zarys, ten tło historyczne. Ja studiowałam literaturę irlandzką, też jakby teorię feministyczną, więc literatura irlandzka tworzona przez kobiety jest mi szczególnie bliska. Zajmuję się tym od prawie 20 lat już. I tak, faktycznie ostatnio możemy mieć wrażenie, w ciągu ostatnich kilku lat, że jakby literacka scena, irlandzka literacka scena wydaje się być zdominowana przez kobiety. Ale to, co już też Justyna powiedziała, co jest bardzo ważne, to, co się dzieje teraz, nie wiem, odbywa się w próżni. Tak? Ważny jest ten kontekst. Ten kontekst oczywiście wiąże się z wydarzeniami historycznymi, ale do tego, co Justyna powiedziała, do tych dat, ja bym chciała jeszcze przypasować takie daty historyczno-literackie. Tylko właśnie, bo tak, rozmawiamy dzisiaj o współczesnej literaturze irlandzkiej tworzonej przez kobiety. Co to znaczy współczesna? Ja bym powiedziała, że właśnie jakby ta granica to by było odzyskanie niepodległości przez Irlandię.
No i jakby do teraz mówimy o tej literaturze. Jakby to jest 100 lat praktycznie, jak to ująć i krótko przedstawić? Zastanawiałam się nad tym. Jakbym na przykład miała stworzyć dla studentów plan zajęć, powiedzmy ćwiczenia ze współczesnej literatury irlandzkiej, co bym rozpisała, jak bym do tego podeszła? Czy właśnie epokami, chociaż trudno tu mówić, bo to jest tak, czy datami, czy nazwiskami, konkretnymi tytułami? I pomyślałam, że Antologie są bardzo ważne. To też, co Nula Niego-Nil powiedziała, że antologia to jest takie potężne narzędzie kształtujące tradycję literacką, tworzące kanon. Więc do antologii wrócę, bo one, nawet antologie same w sobie, były w Irlandii wydarzeniem. Ich wydanie wzbudzało pewne protesty i ruchy w świecie literackim. Jeśli chodzi o daty, to myślę, że po odzyskaniu niepodległości przez Irlandię, te pierwsze dekady, to raczej była mała widoczność kobiet i nie było takich dat, które miały wielkie znaczenie z literackiego punktu widzenia. Istotne daty zaczynają się w latach 50. To jakby wtedy się rodzi takie pierwsze pokolenie pisarek, które znamy, powieści o pisarek. Dlaczego mówię o tych latach 50? Ponieważ w 1966 roku wprowadzona została darmowa edukacja ponadpodstawowa, czyli jakby kobiety też mogły uczyć się dłużej niż tylko w szkole podstawowej. Wcześniej, kiedy ta edukacja była płatna, to zazwyczaj z wielodzietnych rodzin wybierane było tylko jedno dziecko, które kontynuowało naukę. Najczęściej byli to synowie oczywiście. Kiedy edukacja stała się darmowa dla kobiet, młodych, dla dziewcząt, otworzyło się jakby ścieżka kariery nowa i możliwości, dużo więcej możliwości. Więc tu mamy ten 66 rok. W 75 roku, może nawet wcześniej, w latach 70 to, co było istotne, to duże przemiany społeczne, a w 73 roku wejście Irlandii do Unii Europejskiej, do wspólnot europejskich. W 75 roku, co ciekawe, powstało pierwsze feministyczne wydawnictwo, Arlene House. I to już była właśnie to, co też jest bardzo ważne dla pisarek, dla kobiet szczególnie, że zaczęło powstawać takie środowisko sprzyjające im, środowisko literackie. Tym niemniej, kiedy w 1986 roku znany poeta Thomas Kinsella przygotowywał antologię, tu znowu wracam do antologii, New Oxford Book of Irish Verse, czyli taką antologię współczesnej wtedy poezji irlandzkiej, tam nie znalazła się ani jedna kobieta, pomijając kobietę Eileen O'Connell, która zmarła w XVIII wieku. To oczywiście wywołało oburzenie, na przykład Nuli Niego-Nil, bo mówi, że w tym czasie oczywiście już debiutowały duże nazwiska, tak, poetki, chociażby ona, Nula Niego-Nil, Evan Boland i Maeve McGuckin, ale nie o poezji tutaj. Natomiast jakby kwestia antologii powraca, ponieważ w 91 roku wyszła bardzo taka kompleksowa antologia, która nazywa się Field Day Anthology of Irish Writing. To była duża rzecz, duża kwestia, ponieważ jakby idea przyświecająca wydaniu tej antologii była taka, że Irlandia potrzebuje wreszcie swojej własnej antologii, nie tworzonej gdzieś w Anglii, w Wielkiej Brytanii, tylko samej swojej własnej. Tę antologię przygotowało Field Day Company, czyli taka grupa tak naprawdę stworzona przez Briana Freela, dramatopisarza, i Stephena Ree, aktora, którego Państwo też mogą kojarzyć. On grał Leopolda Bluma w jednej z ekranizacji Ulyssesa. Ta jakby grupa literacko-artystyczna powstała i jednym z pierwszych przedsięwzięć była inscenizacja sztuki Translations Briana Freela, która notabene też teraz będzie przełożona na polski, już niebawem chyba wyjdzie jej polskie tłumaczenie. No i oczywiście w 91 roku trzy tomy wychodzą, każdy tom po 1000 stron niemalże, i okazuje się, że tam także, mimo że to jest jakby antologia tworzona
od środka, przez samych Irlandczyków, tam także nie ma kobiet. Mało tego, nie ma ich nie tylko na poziomie twórczyń, pisarek, nie ma też ich na poziomie redaktorek. I słuszne oburzenie kobiet, artykułów mnóstwo, krytyki i 10 lat pracy, po 10 latach w 2002 roku wychodzą dwa dodatkowe tomy tej antologii, czwarty i piąty, i to są jedyne dwa tomy, które ja mam osobiście, i to są tomy w całości poświęcone kobietom. Więc proszę sobie wyobrazić, jak jakby dwa tomy, które mają około 1500 stron każdy, jak to teraz streścić i w 5 minutach powiedzieć to wszystko. Więc no muszą być jakieś takie skróty, daty i nazwiska tylko. Co się jeszcze dzieje później po wydaniu tej antologii? Wychodzi antologia i później troszkę nic. Jakby te nazwiska pisarek, tak jakby kobiety znowu nie tworzyły. To jest coś, co później zostanie nazwane takimi cyklami zapominania. Że jakby jest jakiś boom, wysyp i nagle kobiety są widoczne, a później się o nich, później się o nich zapomina. 2002 rok to już był tak jakby środek boomu gospodarczego w Irlandii, zwanego celtyckim tygrysem. A no jakby wtedy nie sprzyjało to twórczości, debiutom. I faktycznie na długo, długo nic się nie działo takiego znaczącego. Co później miało znaczenie też? Później miał znaczenie kryzys w 2008 roku dla kobiecego pisarstwa. To jakby tak jakby ta recesja, która dotknęła Irlandię później, była szansą właśnie dla kobiet i takim znowu momentem, w którym one mogły skrytykować rzeczywistość. Bo ta rzeczywistość sukcesu irlandzkiego, tego celtyckiego tygrysa, miała znamiona, tak jak to piszą teraz Irlandki, to był taki sukces, sukces równał się mężczyzna. On był taki bardzo faliczny w swojej wymowie. Po 2008 roku, mimo tej recesji, wzrosło wsparcie dla kultury, więc jakby znowu to środowisko stało się bardziej sprzyjające tej ekspresji literackiej kobiet. Zaczęły powstawać niszowe wydawnictwa, co było bardzo też ważne. Kobiety zaczęły wreszcie opowiadać swoją historię własną. Ale mówiąc jeszcze o tym środowisku, które jest ważne do tego, że oprócz samych wydawnictw to były też warsztaty jakby przygotowywane przez te wydawnictwa, ale też ważne są czasopisma. I takim jednym z takich czasopism, które jest kuźnią też talentów kobiecych literackich w Irlandii, to jest Stinging Fly. Wydawnictwo, które powstało w 1998 roku, czyli już od 25 lat funkcjonuje, więc możemy zobaczyć, jakie ma przełożenie. Mówi się, że jakby osoby, które tam debiutują, są później szlifowane i to są jakby później te znane nazwiska literackie. Wspominam o Stinging Fly, ponieważ przez dwa lata redaktorką tego czasopisma była Sally Rooney. I ogólnie jest to taka kuźnia talentów, nieco pod auspicjami Trinity College. Ważne są tutaj też jeszcze dwa wydawnictwa. Trump Press, które powstało w 2014 roku, też zaraz wrócimy może do tego, i New Island Press. O tych wydawnictwach wspominam, ponieważ w 2020 roku w październiku ambasada zorganizowała spotkanie z przedstawicielkami tych wydawnictw właśnie na temat literatury irlandzkiej współczesnej. W tym spotkaniu wziął udział też pan Martin Doyle, który jest dziennikarzem Irish Times, krytykiem literackim. Co było ciekawe, to spotkanie odbyło się, pamiętam to dobrze, w dniu, w którym ogłaszany był literacki Nobel i wszyscy uczestnicy tego spotkania byli pytani, kto według nich powinien dostać i jak oni obstawiają. I wszyscy, jednym głosem, ja to pamiętam, mówili Edna O'Brien. Co mnie przywodzi znowu do nazwisk. Jeśli miałabym w skrócie i tylko w kilku nazwiskach opowiedzieć o literaturze, współczesnej literaturze irlandzkiej tworzonej przez kobiety, no to chciałabym powiedzieć, żeby to były tylko nazwiska XX wieku, ale nie, bo nie możemy właśnie pominąć tej jedynej kobiety, która pojawiła się w antologii Kinsella w 1986 roku, a mianowicie Eivind Dúv Nyhonu, czyli
Eileen O'Connell. Eileen O'Connell pochodziła z, tu mnie Justyna, możesz też uzupełniać, z rodziny, zamożnej rodziny, bardzo, bardzo ważnej rodziny gejlickiej, tak? Czyli wszyscy byli w tej rodzinie dwujęzyczni, ale też co istotne, to była katolicka rodzina, bogata, z posiadłością na, nad Atlantykiem. I ta właśnie Eileen O'Connell stworzyła 400-wersowy wiersz, poemat, pieśń, lament, bo to ma tytuł Lament na śmierć Arta O'Leary'ego. Ten lament powstał po śmierci jej drugiego męża, Artura O'Leary'ego, który był żołnierzem austriackiej armii. Miał ukochaną klacz, co też jest ważne w tej historii. I w wyniku jakiejś utarczki, potyczek z właścicielem ziemskim Abrahamem Morrisem, jakby Abraham Morris miał prawo jako protestant zażądać od Arta O'Leary'ego, żeby ten sprzedał mu tę swoją kochaną klacz w bardzo niskiej cenie. Art O'Leary nie chciał się na to zgodzić, był przystojnym, młodym mężczyzną, wojowniczym. W wyniku tej jakby sprzeczki, utarczki 4 maja 1773 roku Art O'Leary zginął z rąk Abrahama Morrisa. Na miejsce jego śmierci, to jest też istotne, zmarł na klaczy, tak? I na miejsce tej jego śmierci przyjechała zrozpaczona żona. W tym momencie miał już chyba dwoje dzieci, a żona była w ciąży z trzecim. I tam właśnie w miejscu śmierci swojego męża Eileen wykonała pierwszą część tego lamentu. Po irlandzku to się nazywa Quina. Kin, zaglicyzowany jako kin, czyli lament. I była to właśnie bardzo znana formuła, wykonywana przez kobiety tylko, bo jakby to jest utwór oralny, ustny. Kobiety to wyśpiewywały, ale też cieleśnie pokazywały. Jakby ona wykonała pierwszą część tego na miejscu śmierci swojego męża, druga była w trakcie czuwania, czyli tego wake. Co ciekawe, jakby ten utwór nie był spisany przez 100 lat. On dopiero po 100 latach został spisany z odsłuchu, że tak powiem, który przekazała Norrie Singleton, która też była tą taką biegłą w sztuce lamentu. Nie wszystkie kobiety to były w tym biegłe, ale Norrie Singleton też była i to się udało spisać. Utwór, dlaczego tak dużo o nim mówię, bo on jest sam w sobie niesamowity. Utwór, który przeżył 100 lat bez spisywania. Utwór, który powstał, to jest też bardzo ważne, w języku irlandzkim. Więc nie dość, że nie możemy dotrzeć teraz do oryginału, w sensie jak on dokładnie, on też się zmieniał przez to, że był później opowiadany wykonywany przez kolejne kobiety. Nie wiemy, jaka była jego pierwszy formuła. On też był wielokrotnie tłumaczony, ale jest jednym z najczęściej tłumaczonych utworów. Tłumaczyli go Frank O'Connor, znani pisarze, Frank O'Connor, Paul Muldoon, Evona Grorg. I ten utwór znalazł się dwa razy w antologii, w Field Day Anthology, w pierwszym tomie i w czwartym tomie. Wracając już do nazwy, do tego myślę, że będziemy jeszcze wracać, bo o samym jakby lamencie można by było oddzielne spotkanie zrobić. To tak jak mówiłam, nazwiska, od tego zaczęłam, to dalej. Na pewno będzie to Edna O'Brien, to jest powieściopisarka, pewnie Państwu mówi to nazwisko dużo, powieściopisarka, która debiutowała w latach 60. I wydała taką trylogię Country Girls Trilogy. Bodajże dwie książki z tej trylogii były przetłumaczone na polski już w latach 70. Właśnie to jest istotne i to pokazuje, jakby, jak zmieniała się Irlandia. I książki zostały ocenzurowane. Jeśli czytamy je teraz, to absolutnie jakby nie ma co nas tam oburzać. Tam nie ma nagości, natomiast jest jakby podważanie świętości małżeństwa, że tak powiem, można doszukać się krytyki Kościoła katolickiego i jakby
edukacji zapewnionej przez Kościół katolicki, ale to, co jest ważne, to wciąż jest bardzo uniwersalna opowieść o kobiecości i pewne schematy są do tej pory wykorzystywane przez irlandzkie pisarki. Dlatego Edna O'Brien, myślę, też padała tutaj, była wymieniana jako kandydatka do Nobla. Ona jest też uważana za angielską pisarkę, bo myślę, że dlatego, że mieszka już bardzo długo w Anglii i uzyskała od królowej tytuł szlachecki. Jest to prawdziwa, taka pierwsza dama irlandzkiej literatury. Dalej, Evan Boland, ta poetka, ale też chciałam ją tu wymienić, i Nule na Gonal, irlandzkojęzyczną poetkę. I później, tak jak mówiłam, lata 90., początek 2000, czyli taki celtycki tygrys, to w zasadzie wyróżniała się Anne Enright, laureatka Nagrody Bookera za książkę, która po angielsku ma tytuł The Gathering, a po polsku została przetłumaczona jako Tajemnica rodu Hegartych, z jakąś przedziwną okładką i w ogóle chyba przepadła ta książka. Teraz książki, jakby, które otrzymały Bookera, są bardzo reklamowane, pięknie wydawane, pięknie też tłumaczone. Nie wiem, czemu tak się stało z Enright, że przepadła ta książka. Wyszedł jeszcze w 2017 roku Zapomniany walc jej. No i później bym powiedziała, że jest Sally Rooney, oczywiście, i o tym trochę porozmawiamy, jako jakieś kolejne takie przełomowe nazwisko, Emily Pine. I chyba tu zaraz postawię kropkę, tylko jeszcze dodam jedną kwestię. Oddzielnym tematem są pisarki z Irlandii Północnej. Tam są podejmowane troszkę inne tematy. I tam też było inne to tło społeczno-historyczne. Jeśli chodzi o antologię, to musi tu paść nazwisko Sinead Gleeson, która jakby jest redaktorką dwóch antologii, wydanych w 2015 i 2016 roku. Jedna z nich to jest The Long Gaze Back. To są opowiadania pisarek właśnie z Irlandii, z Republiki. I jest The Glass Shore, i to jest antologia poświęcona pisarkom z Irlandii Północnej. Jeszcze ostatnia rzecz, to już nie antologia, to jest taki zbiór wypowiedzi, wywiadów z irlandzkimi pisarkami właśnie z pokolenia lat 50. Look, it's a woman writer, i to jest Irish Literary Feminism 1917-2020, czyli 50 lat irlandzkiego feminizmu, gdzie jakby redaktorka Eilish Ní Hibne mówi poniekąd z żalem, że świetnie, tyle jest kobiet teraz, młode kobiety tworzą, ale chyba one o nas zapomniały, a my tutaj wykonałyśmy najcięższą robotę. I tu postawię kropkę. Jak będą jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem i pewnie na bieżąco będziemy dopowiadać. Dziękuję. Ja myślę, że no właśnie, że zapomniały, ale bo część osób nie sięga jakby, nie wiem, czy masz wrażenie, po te starsze tytuły. Powiedziałaś Edna O'Brien i Anne Enright, ale my cały czas widzimy ten wpływ, cały czas widzimy te inspiracje, wręcz czasami inspiracje może zbyt mocne, to o czym pewnie dojdziemy przy Megan Nolan, które mnie tak trochę dożyły. Tak. Ale Magda, chciałam Cię spytać jeszcze o taką rzecz, no bo fascynujesz się przykładem, no jesteś tłumaczką. Powiedz, jak to wygląda z tłumaczeniami? No mamy wielkie nazwiska w tej chwili, które podejmują przekład literatury irlandzkiej, ale też sama powiedziałaś, że trochę inne książki wybierane są na potrzeby naszego rynku wydawniczego. Obserwujesz to w porównaniu, nie wiem, wspominałaś o rynku czeskim, tak? Czy mogłabyś o tym parę słów powiedzieć? Tak, myślę, że tutaj kluczowe jest słowo rynek. Kluczowe jest słowo rynek. Niestety książka jest towarem i po prostu mam wrażenie graniczące z pewnością, że tłumaczy się to, co się sprzeda. W Polsce, taka jest moja perspektywa, sprzedaje się, znaczy na pewno dobrze się reklamuje, a co za tym idzie, sprzedaje to, co odniosło sukces na rynku brytyjskim, a bardziej nawet na amerykańskim. Jeśli odniesie coś sukces na rynku amerykańskim, to ma dużą szansę, że zostanie zekranizowane, bo to jest taka też szybka ścieżka. No a jeśli będzie zekranizowane, pojawi się na Netflixie, no to tym bardziej ludzie chcą dotrzeć do źródła i zobaczyć. I to jest kazus chociażby Sally Rooney. Bardzo szybko jej utwory zostały zekranizowane. Pierw Normalni ludzie, serial, później Rozmowy z przyjaciółmi.
Sally Rooney, no, ogromny kasowy sukces, więc to nie było wątpliwości, że będzie przetłumaczona na polski. Też mam wrażenie, że to jest też trochę kwestia pokoleniowa. Tłumaczy się, wiadomo, że teraz dobrze jest tłumaczyć kobietę, oczywiście chcemy wreszcie dać im głos i to jest super, i to jest świetne, ale jest to trochę też ageizmu, mam wrażenie. Tłumaczy się kobiety z pokolenia, właśnie Sally Rooney, to jest rocznik 91, ale jak mówimy o Meghan Nolan, to już jest jakby początek lat 2000 pewnie. To jest bardzo młode pokolenie kobiet. Tym jakby Emily Pine, prawda, urodzona w latach 70. gdzieś, to już jest w ogóle, znaczy końcówka, pewnie początek 80. Różnią tylko 10 lat jest między nią a Sally Rooney, a przełożenie literackie jest ogromne tutaj. Więc jeszcze właśnie, tutaj chciałam dodać, a propos tej różnicy pokoleniowej. Wyszła też po polsku książka wspaniałej irlandzkiej pisarki Lizzy McInerney. Liza jest nazywana takim właśnie też kobiecym Kevinem Barry. Ona bawi się językiem, ona pisze akcentem. Wreszcie wychodzimy dzięki niej poza Dublin, ponieważ ona jakby, akcja jej powieści toczy się w Cork. Świetnie przełożona, fantastycznie, herezje chwalebne, ta książka ma taki tytuł. Absolutnie też nie było nie głośno. W ogóle nic nie wiemy. Nie wiem, czy to jest kwestia też wydawnictw, marketingu. To wydało akurat wydawnictwo Czarna Owca. Kapitalna rzecz, absolutnie nic o tym nie wiemy. Ale dobre jest też jakby wiadomość taka, że mamy tłumaczy, którzy specjalizują się już w literaturze z tego kręgu kulturowego, że tak powiem, w literaturze irlandzkiej pisanej po angielsku. I oni też mogą, już mają takie przełożenie, że mogą sugerować to, co jest wydawane po polsku. I to jest, myślę, tak, takie światełko w tunelu. No właśnie, a jeżeli mówimy o tematach, bo też rozmawiałyśmy wielokrotnie, że widzimy takie powtarzające się schematy trochę i no, trudno powiedzieć, że te schematy zaczynają męczyć, ale one są bardzo powtarzalne, tak? I one, mówiłyśmy już o tym, że one są oczywiście osadzone w czymś konkretnym, że one nie wynikają z jakiegoś widzimisię pisarki, tylko bardziej z tego kontekstu historycznego, czy z tego, co ze sobą niosą te pisarki. No ale właśnie, jaki byś taki najmocniejszy schemat pokazała? Bo one nam wyjdą za chwileczkę przy tych powieściach, ale tak, żebyśmy mogły przygotować właśnie tutaj uczestników, na co zwracać uwagę. Ja będę też ci dopowiadać, bo też swoje mam. Tak, bo o tym rozmawiałyśmy też. Ja powiem o jednym schemacie, o którym już chyba teraz się zapomniało. On był bardzo długo taki osadzony w literaturze irlandzkiej. To był taki topos Irlandii jako kobiety, jako matki. Taka Mother Ireland. Coś na kształt, myślę, Mother Russia. Irlandia była kobietą. Kobietą bronioną przez tych dzielnych mężczyzn, bronioną przed angielskim najeźdcą. I pisarki mówiły o tym, no dobrze, jak my mamy tworzyć, skoro nie jesteśmy, nie możemy być podmiotem, bo jesteśmy przedmiotem. Jesteśmy przedmiotem literatury, tak? Kobieta i ciało zrównane z Irlandią, z Matką Boską i w ogóle z takimi figurami ważnymi kobiecymi. Jest przedmiotem literatury. A co ma zrobić, żeby wyjść i zostać tym podmiotem mówiącym? Więc to był taki trop, ale mocno spleciony z nacjonalizmem. I o tym też pisał, i z religijnością, o tym też pisał w posłowiu do swojej antologii Jerzy Jarniewicz, do antologii 6 poetek irlandzkich. Myślę, że to już jakby odchodzi trochę, na szczęście, zostało przepracowane, świetnie kobiety sobie z tym poradziły. To, co pozostało z tego tropu, no to jakby ta cielesność, jak ją jednak, bo ta cielesność kobiet została oddzielona od nacjonalizmu, ale jakby ją jeszcze tak ugruntować. Więc ciało jest kobiece na pewno w centrum twórczości literackiej. Pojawia się kwestia klasowa bardzo, w sensie są osoby, tak jak mam wrażenie, że większość literatury jest z perspektywy dublińskiej tworzona i tam widać, że są osoby z prowincji, i stolica. I to jest jasna granica. Drugą taką granicą jest takim rozróżnieniem wykształcenie, brak wykształcenia. Mm-hmm. Jak zwykle, bohaterami często są absolwenci, o dziwo, absolwenci Trinity College w Dublinie. To też jest bardzo wymowne. Nie żadnej innej dublińskiej uczelni, ale tej konkretnej, najbardziej prestiżowej.
Więc tu mówimy już o klasach społecznych, o awansie też jakimś społecznym, o tym, jak on jest problematyczny bardzo. Wbrew pozorom mamy XXI wiek, wydaje nam się, że to już jest świat równościowy. Okazuje się, że tam mamy mocno zarysowane klasy społeczne. Mówiłyśmy też o figurze ojca, że on to jest taki ojciec, której nie ma. Której nie ma. Co mi przypomniało o takiej figurze ojca w Prochach Angeli, gdzie ten ojciec był w ogóle straszny, opresyjny. Więc albo jest taki ten ojciec, jeszcze się taki pojawia, taki domowy też oprawca trochę, albo tego ojca w ogóle nie ma. I są z tym związane jakieś problemy. Albo on nie ma znaczenia. No właściwie tak naprawdę mamy tylko u Klerki gen, takie mocne męskie postacie, ale to do tego dojdziemy jeszcze. Tak. Nie? To jest chyba jedyna z tych pisarek, w których w twórczości to widać. I to jest też ciekawe, że ta figura ojca pojawia się też nie tylko w fikcji literackiej, ale przecież pojawia się u Emily Pine w jej zbiorze tych autobiograficznych esejów. I pojawia się u Nulli O'Fillon. To ona chyba u nas nie była tłumaczona, ale to też jest taka właśnie była dziennikarka, speakerka, która napisała no właśnie coś podobnego do tego, co stworzyła Emily Pine, tylko to nie były eseje, tylko właśnie bardziej taki memuar eseistyczny Are You Somebody? I ona była córką bardzo znanego irlandzkiego dziennikarza, on się bodajże nazywał Terry O'Sullivan, bo jakoś zmienił nazwisko, bywalca salonów dublińskich, znanego wszędzie, ale nieobecnego, a miał 9 dzieci, chyba 2 jeszcze po drodze umarło i ta matka zostawiona w domu sama, trochę głupsza od tego ojca, w sensie tak pozycjonowana, to się powtarza i u Emily Pine się pojawia też ojciec, oczywiście wykształcony, znany, ale nieobecny, więc I co wtedy z matką się dzieje, tak? Jaka jest ta matka? Także tu ta kwestia rodziny mocno pojawia się. Znaczy to, co mi się też narzuca tak naprawdę, no bo nie jesteśmy w stanie tego pominąć w tych książkach, no to jest seks, który mamy zazwyczaj ukazany jako przemocowy, przypadkowy, pozbawiony jakichkolwiek pozytywnych emocji. Plus dość mocno wywijający się też kobiecy alkoholizm, no bo to już trudno inaczej nazwać, czy imprezowanie, pijaństwo w tych niektórych innych książkach młodszych pisarek. Czyli mamy pewne takie elementy, które mamy właściwie cały czas, tak? Które gdzieś tam nam się przewijają i tworzą schemat, który jest rozjaśniany czymś oryginalnym, nietypowym. Ja myślę, słuchaj, może przejdziemy do pierwszej bohaterki. Mm-hmm. Czyli zacznijmy od tej Sally Rooney, tak? Ja tutaj wiem, że Liliana będzie na nas spoglądać niechętnym spojrzeniem. Bardzo, bardzo chętnie posłuchamy też najbardziej argumentów tu konstruktywnych. Przygotowałam dla Państwa takie slajdy, które pokażą samą pisarkę, pokażą też książki. Także tutaj mamy na moment Sally Rooney, mamy 3 jej powieści. No tak naprawdę one powinny być chyba inaczej ustawione, prawda? Bo Rozmowy z przyjaciółmi to jest pierwsza powieść, którą ona napisana, ale wydana jako druga. Normalni ludzie, no, którzy zawojowali tak zupełnie świat i Gdzie jesteś, piękny świecie, który kończy się akcją już w pandemii. No a tutaj obok sceny właśnie ze zdjęcia z realizacji serialowej Normalnych ludzi. Przepraszam, ja tylko wtrącę. Jest jeszcze jeden utwór Sally Rooney. To jest takie opowiadanie Mr. Salary, Pan Wypłata. I ono już funkcjonuje jako samodzielny utwór. Zostało wydane w Polsce? Nie jeszcze. Ja podjęłam się tłumaczenia tego utworu, on był gdzieś tam opublikowany. Natomiast to jakby widać już, że to jest taka wprawka do tych powieści, debiutanckiej powieści, czy nawet do Normalnych ludzi. Te motywy są takie same tam, te schematy. Zazwyczaj jak chwytamy książkę Sally Rooney, tutaj wszystkie 3 koło mnie leżą, to możemy przeczytać zachęcające zdania typu literacki fenomen dekady, to akurat z The Guardian. Sally Rooney jest głosem milenialsów, wiarygodny sposób opowiada o miłości w późnym kapitalizmie z The New Yorkera i chyba najważniejszy w kontekście naszej rozmowy. O twórczości Rooney można powiedzieć wiele. Ludzie, którzy czytali jej książki, zaciekle o nich dyskutują.
No bo albo się je lubi, albo się ich nie lubi. Tak, no taka jest prawda. Powiedz ja mi, jeszcze znalazłam, były... przepraszam, ja jeszcze znalazłam jedno tak? określenie, że Sally Rooney, że to jest Jane Austen prekariatu. No więc ja myślę, że tak daleko to i ja nawet bym nie poszła, żeby nazywać Sally Rooney Jane Austen. Ale... Liliana się załamała. You've just killed me. Dobrze, Magda, czy ty pamiętasz pierwsze emocje, jakie miałaś po przeczytaniu Normalnych Ludzi? Co pomyślałaś? Takie pierwsze twoje odczucie. Co pomyślałam? Ja byłam zachwycona i bardzo mnie wciągnęła ta lektura. Co pomyślałam? Że jest to odświeżające, że jest to coś innego. Daje bardzo... dobrze klimat relacji międzyludzkiej i takiego napięcia z tym związanego, że jednak to jest coś chyba najtrudniejszego w naszym życiu, nawiązać relacje z drugim człowiekiem, jakąś bliskość i jak bardzo to jest kruche, zwłaszcza jak jesteś takim młodym człowiekiem, 19-20 lat, jak bardzo to jest trudne, więc... Przyznam się szczerze, że Normalni Ludzie, byłam zachwycona, pomyślałam sobie, to jest coś nowego, a jednocześnie właśnie takie spojrzenie na ten świat, który teraz jest okrutny dla nas, taki właśnie ten późny kapitalizm. Czułam tam jakby tę krytykę, zresztą uzasadnioną do pewnego stopnia. Ja muszę powiedzieć, że mi się ta książka skrajnie nie podobała. Znaczy dobrze się to czyta, natomiast ta historia mnie kompletnie nie przekonała i to ich... schodzenie się, rozchodzenie się, ciągnące się całymi rozdziałami. No, w momencie, kiedy niesie się za sobą bagaż już jakichś przeczytanych, lepszych historii miłosnych może, klasycznych, mniej klasycznych, no, ale jakichś bardziej dojrzałych, to trochę wydawało mi się infantylne. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to jest to, o czym już wspominałaś, o tej dyskryminacji osób z prowincji, bo... No, mamy to w Country Girls, tak? Ale myślę, że nie aż tak jaskrawo pokazane w kontekście właśnie uniwersytetu, tak? Czyli tego postawionego na piedestale Trinity College i tej klasowości, której ja się w ogóle po Irlandii nie spodziewałam, pokazanej w tak jaskrawy sposób, no bo ona się nam kojarzy, nie wiem, z Wielką Brytanią, tak? Nie wiem, jeżeli twój dziadek był w konkretnej szkole, to wiadomo, że twoje dziecko też do tej szkoły pójdzie, tak? Ale w kontekście irlandzkim zupełnie nie. I to wydaje mi się, że to było chyba najbardziej zaskakujące. No oczywiście każdą właściwie kolejną powieść reklamowano jako nowa Sally Rooney, kolejna Sally Rooney, tak? I ona jest chyba jakimś takim punktem wyjścia dla tych kolejnych pisarek, no bo czy chcemy, czy nie chcemy, to my ją porównujemy, tak? W jakimś sensie. Ona dobrze pisze, bo jeżeli weźmiemy do ręki Megan Nolan, o której za chwilę będziemy mówić, no to jest gigantyczna różnica, tak? Ale rozmawiałyśmy też o jej ostatniej powieści. Ja przepraszam, że tak biegnę, muszę nas pilnować też czasem, bo się rozgadamy. Gdzie jesteś, piękny świecie? Czyli ta książka, która już się kończy właśnie pandemią. No i właśnie, rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem spotkania, że no nam się ta książka w sumie podoba, Magda. Ja wiem, że tu znowu widzę na sobie oskarżycielskie spojrzenie Diany, ale... ale... Bo ona jest inna. Gusti z jednego względu. Tak. Ta książka pokazuje pewien zwrot. Pokazuje pewną przynajmniej zalążki dojrzałości pisarskiej, tak bym powiedziała. O ile jakby dwie pierwsze powieści, widać, że to są powieści w sumie młodzieńcze, dobry warsztat, ale w sumie młodzieńcze i takie doraźne, odpowiadające na doraźne doświadczenie własne, jak sądzę. O tyle ta powieść jest już z pewnej perspektywy i myślę, że widać to, że z perspektywy osoby, która odniosła sukces, która gdzieś jakoś tym sukcesem była zmęczona też, która chce spojrzeć na niego z zewnątrz, ucieka na zachód Irlandii, który zawsze był takim azylem też, nawet literacko był ten zachód taki, przecież to kolebka kultury irlandzkiej i tutaj ta bohaterka, narratorka przecież ucieka na zachód, pisarka zresztą. Więc wydaje mi się, że może to nie jest jeszcze świetna, naprawdę świetna powieść, ale ona może pokazywać, że przynajmniej Sally Rooney dojrzewa pisarsko. I to jest ważne. Mm-hmm. I ta forma tej powieści też jest inna, bo na to też zwracałyśmy uwagę, prawda, że to nawet określiłaś to mianem esejów, tak, te maile, które gdzieś tam tak. są przetykane. Tak, i tutaj eseje, no bym powiedziała, że miejscami to są manifesty pewnie. Sally Rooney jest zadeklarowaną komunistką,
Pewnie z naszej perspektywy te jakby dyskusje, które ona opisuje w swoich książkach, te dyskusje młodych ludzi o komunizmie gdzieś w Irlandii, one mogą nas trochę bawić, bo absolutnie nasza perspektywa jest odmienna zgoła. Ale faktycznie ona poddaje krytyce kapitalizm. I ja znalazłam taki cytat, jeśli mogę, to jest z artykułu Anny Opary, Normalni milenialsi okiem Jane Austen prekariatu. To był artykuł dotyczący właśnie normalnych ludzi. Ona napisała tak, tym co łączy Connella i Marianne, czyli tych bohaterów normalnych ludzi, i co wydaje się Rooney symptomatyczne dla całego pokolenia, jest neurotyzm i skłonności depresyjne, objawy pokoleniowego buntu, który pozbawiony jest wyraźnego obiektu. Bo przeciwko czemu się tu buntować? W kapitalizmie trudno wskazać jednego wroga. I ja myślę, że to jest clue do tych powieści Rooney, bo no, jeśli jest społeczeństwo syte, a było syte tak długo, bo był celtycki tygrys, to wobec czego się mają buntować? A młodzież, która się nie zbuntuje, to jak inaczej dojrzeje? Mieliśmy pokolenia i to były tak lata 70. bunt, prawda? Jakieś kontrkultury. Co możemy mieć teraz w epoce późnego kapitalizmu, zdaje się pytać Sally Rooney. I pokazuje taką pustkę, jałowość jednak tego wszystkiego. Więc myślę, że jeśli chodzi o diagnozy społeczne, są bardzo celne jej diagnozy. I to jest to, co najbardziej mi się w sumie wybijało, bo możemy potraktować tę powieść jako jakąś kolejną skomplikowaną historię miłosną. Mamy dwie pary, tak? No, uznajmy, że Alice to jest w jakimś sensie tak odniesienie do samej Sally Rooney, no bo mamy pisarkę, która właśnie przechodzi załamanie nerwowe i ucieka na ten zachód, o którym wspominałaś. Ale to, co wybija się dla mnie najbardziej, to jest ta taka pesymistyczna prognoza jakiegoś schyłku cywilizacji, tak? Nie do końca naszej, ze względu na różnicę wiekową, ale schyłku cywilizacji no, tych milenialsów, tak? Jeżeli będziemy się trzymać wieku tutaj naszych bohaterów, bo tam pojawia się w pewnym momencie w jednym z tych maili taki komentarz, że no, wszystko zniszczyliśmy, zanegowaliśmy tą, powiedzmy, tą tradycyjny obraz rodziny, czyli nie chcemy mieć dzieci, chcemy się rozwijać same z siebie, ale z drugiej strony nie zastąpiliśmy tego niczym innym, tak? I zostałyśmy z niczym, a książka, no nie będziemy spoilerować, ale kończy się tak naprawdę happy endem, tak? Takim. I to jest zaskakujące u Sally Rooney. Ale właśnie to jest to, co zdaje się mówić Sally Rooney. Co się dzieje, kiedy wreszcie uzyskamy tę upragnioną wolność, pełną wolność? Czy tak naprawdę wtedy jesteśmy szczęśliwi? I czy o to nam naprawdę chodziło? I teraz tak, mówisz, że Sally Rooney dojrzała, wspominałaś o tym w rozmowie, ja nie wiedziałam tego, nie śledzę jakby jej życia prywatnego, że tak wyszła za mąż, tak, i się tak ustatkowała i teraz, no takie to może przewrotne pytanie, ale ona pisze w powieści Alice, główna bohaterka, pisze książki, gdy nie jest zakochana, gdy umysł jest czysty, pozbawiony wszelkich emocji, no więc pytanie, czy szczęśliwa Sally Rooney będzie dalej pisać? To trudne pytanie, przyznam szczerze. Musimy zobaczyć. Ja wczoraj przekopałam całe zasoby internetu, żeby znaleźć w ogóle jakąś sugestię, czy ona czymś pracuje, no bo Gdzie jesteś, piękny świecie, to jest rok 2021, więc już chwila minęła od ostatniej powieści. No zobaczymy. Może tutaj wreszcie, może pójść w dwóch kierunkach. Faktycznie w takim kierunku, że powstaną kolejne książki typu właśnie Gdzie jesteś, piękny świecie, albo Sally Rooney zacznie bardziej eksperymentować z formą. To by było bardzo ciekawe, bo językowo jest bardzo dobra, warsztat ma. Gdyby teraz troszkę zaczęła eksperymentować formalnie z powieścią i wprowadzać tam różne elementy, takie troszkę już zaczęła, bo to są eseje, manifesty, to myślę, że mogłoby być to bardzo ciekawe. Dobrze, idźmy dalej. Dwie debiutantki tak naprawdę w tej chwili. Jedna powieść, chociaż w przypadku Megan Nolan, no to tutaj już jest doświadczenie dziennikarskie też, które ze sobą niesie. Mamy Louise Nilon, to jest debiut rok 2021. Ona miała 18 lat. Magda, przypomnij, 18-19 lat, kiedy tą książkę wydała w Irlandii? 19 chyba, kiedy podpisała umowę, jakby to było, bo to było też bardzo znamienne, że pisało się dużo o tym, na jaką kwotę opiewa jej kontrakt z wydawcą. Więc jak wydała, ona sama mówiła, że długo na nią pracowała, ale chyba myślę, że 21-22.
I ona błyskawicznie została przetłumaczona na język polski, bo ja pamiętam, że kupiłam, zamówiłam anglojęzyczną i książkę, a właściwie za chwilę już był polski przekład. No i Megan Nolan to jest polski przekład no, z lutego tego roku, tak? Także zupełna świeżynka. Zacznijmy może parę słów na temat Louise Neal, no bo tu znowu mamy schemat, znowu mamy dziewczynę z prowincji, no nie tak bardzo odległej, tak, mamy dziewczynę mieszkającą na farmie, czyli niby znowu to samo, imprezowanie, alkohol, ale są tutaj elementy, no, które są takie trochę magiczne. Chcesz powiedzieć o tej Brygidzie i muszlach, bo wiem, że to jest coś, co... No to zadałaś pytanie Louise Neal. Tak, właśnie, bo tutaj wspomnijmy jeszcze, Sopotu. Że ostatnia edycja literackiego Sopotu odbywała się pod szyldem irlandzkim, literatury irlandzkiej i niektóre z tych pisarek, o których mówimy dzisiaj, miałyśmy okazję spotkać osobiście w Sopocie. I między innymi była Louise Neal, która mówiła o swojej powieści Snowflake. Ja zadałam pytanie, ponieważ tam w pewnym momencie pojawiają się krzyże świętej Brygidy. Główna bohaterka Debbie mówi o tym, jak zaplatała je z matką bodajże, tak? Mm-hmm. Że to była taka tradycja i co roku na 1 lutego, czyli na Dzień Świętej Brygidy, one te zaplatały te krzyże. To jest dla mnie ciekawe, bo wreszcie zaczyna przebijać jakaś taka tradycja irlandzka. To trochę jak taki stempel przystawiony irlandzki. Może trochę... Właśnie też tu, tak jak tu dla turystyki się coś robi, to może tutaj, żeby zachęcić takie puszczenie oka do jakby czytelników z zagranicy, ale może niekoniecznie, może to jest jakaś próba sięgnięcia do mitologii irlandzkiej, do tej kobiecości wcześniejszej. Mhm. Ja jeszcze zwróciłam uwagę na taką oniryczność, tak? Tam matka głównej bohaterki, ona ma bogate sny dosyć, tam jest mowa o tych snach. O muszelkach. Przypomnij mi, bo chyba zapomniałam. Mm-hmm. Ona rozkłada wszędzie muszle w domu, matka w swoim pokoju, tak, tam zamkniętym i daje się wsłuchiwać córce właśnie w te muszle. Pamiętam, że Louise Neal mówiła w czasie tego spotkania w Sopocie, że ona musiała tą swoją bohaterkę zamknąć w tym pokoju, z którego ona prawie że się nie rusza przez całą powieść, po to, żeby móc nad nią zapanować. Bo tak naprawdę te sny, no one nam wydają się bardzo takie poetyckie nawet w pewnym momencie, ale one były dla niej bardziej przekleństwem, tak, doprowadzającym do obłędu niż, no niż czymś, co mogłaby właśnie postrzegać w sposób pozytywny. No i mamy też postać męską, mamy tego wuja, który się tutaj pojawia. Tak, zastępczy ojciec. Mm-hmm, który trochę ucieka przed samotnością przy pomocy whisky. Więc też element, który tutaj się pojawia nam, no, powtarzający się w tych powieściach. I jedna rzecz jeszcze, na którą też zwróciłam uwagę, ale to bardziej na bazie tego, co właśnie Louise Neal mówiła w czasie tego spotkania, że ten podział na miasto i wieś, no bo mamy ten podział, tak? Mamy miasto, mamy tą farmę, na której ona mieszka, który my widzimy tak mocno w książce, dla niej nie był podziałem zamierzonym, że to jakby wyszło tak przez przypadek, chociaż miałyśmy obie wrażenie, że ta książka była bardzo dopracowana, tak? Tak warsztatowo. Tak. Tam na pewno była i redakcja, tak. Mhm. I ona powiedziała coś takiego, że dla niej formą kontaktu z przyrodą jest pisanie, że ona nie jest osobą, która pracuje na farmie. Mi się od razu skojarzył Hini z kopaniem. Ach tak. Wiesz, takie automatyczne skojarzenie, tak, będę kopał tym moim piórem a nie tą łopatą, która gdzieś tam się będzie zanurzać. Którą kopał mój ojciec, tak? Tak, tak. Czy coś jeszcze tutaj przy okazji tej książki, coś ci się... Ja no myślę, że warto ją przeczytać, to możemy chyba obie polecić. Tak, to co mnie... Może faktycznie nie ma takiego ogromnego znaczenia tutaj ta jakby miasto versus prowincja, ale to co mnie zszokowało, autentycznie, my chyba o tym rozmawiałyśmy, to jest bohaterka... Jakby powieść zaczyna się w momencie, w którym bohaterka zostaje przyjęta na Trinity College, tak, na studia. A jednocześnie młoda, można powiedzieć, dobrze wykształcona kobieta, zupełnie nieświadoma swojego ciała. Mhm. I to było przerażające. Jakby, znowu to powtórzę, XXI wiek, a jednak mamy takie pewne zaszłości i to było niepojęte. Zupełnie ta cielesność nieprzepracowana, nieoswojona, jakby była czymś obcym. Mhm. Ale ona też o tym trochę mówiła, że to są tak naprawdę rzeczy, które oni w jakiś sposób dziedziczą,
że to jest takie dziedziczone trochę piętno. To, co mi się też bardzo spodobało, to jeszcze też tutaj widzę, że sobie zanotowałam, ona powiedziała w pewnym momencie, dlaczego w Irlandii jest tylu pisarzy, bo nie potrafimy mówić wprost. Tak, pamiętam, też to I też wspominała jeszcze o innej ciekawej rzeczy w kontekście irlandzkości, języka irlandzkiego, że Irlandczycy w pewien sposób pozbawieni są tego prywatnego języka. Pamiętasz, ona mówiła o tym w kontekście Olgi Tokarczuk akurat, że ona oczywiście jest znana, tak, jej utwory są tłumaczone, można przeczytać w języku angielskim, ale posiada ten prywatny język, którym dla niej jest język polski. Irlandczycy tego języka prywatnego no, zostali pozbawieni, a byłby nim język irlandzki, chociaż język angielski no, nie jest już angielszczyzną używaną przez Brytyjczyków, został oswojony, tak o tym pisał i Joyce pisał, potem Heaney też, także no, to było, to myślę, że było bardzo ciekawe, to mi się podobało. Chciałam tylko dodać, bo Irlandczycy mówią, że zostali pozbawieni tego języka i to nie jest do końca też prawda. Oczywiście było tak, po części wiemy, ty to też jako historyczka potwierdzisz. Najwięcej osób posługujących się tym językiem zginęło w połowie XIX wieku, tak? Na statkach śmierci, kiedy emigrowali do Ameryki. Więc nie ma tej ciągłości, ale jednak mówienie, że zostali całkowicie pozbawieni, nie. Mają możliwość, mają dostęp do tego języka i powstaje literatura w tym języku, ale ciągle jest jakiś taki wstyd związany z używaniem tego języka, tworzeniem w tym języku. Tak jakby właśnie on oznaczał to niższe pochodzenie. Więc to się jakoś przeplata z awansem społecznym, z klasą, z wykształceniem. Myślę, że to też na oddzielne spotkanie. No, myślę, że tutaj możemy mieć tylko nadzieję na jakieś lepsze jutro dla języka irlandzkiego. Brendan Gleeson po otrzymaniu chyba BAFTY, tak, za Duchy z Inisherin, podeszła do niego telewizja TG4, zapytała się go, czy mogą porozmawiać piękną językiem irlandzkim, udzielił wywiadu. Colin Farrell przestraszony uciekł. Ale nie przeprosił później, bo powiedział, spytali się go po irlandzku, czy udzieli wywiadu, no przeprosił, że nie jest w stanie udzielić wywiadu w języku irlandzkim, z tym, że Brendan Gleeson był nauczycielem w szkole średniej. Stąd Paul Mescal nie był nauczycielem, a też udzielił wywiadu po angielsku. Tak, więc być może takie postacie zainspirują. No właśnie, a ta Megan Nolan i Akty Desperacji, bo jesteśmy chyba zgodne obie, że no nie. To już jest jakby kolejny utwór od tej samej sztancy, to niestety chyba jest już nie do strawienia. Tu chciałam tylko powiedzieć, że jest, to chyba też o tym rozmawiałyśmy, podkreślić świetne tłumaczenie, znana tłumaczka Agazano i to, co ty chyba już powiedziałaś, tak odświeża język, tak? Jest to taki współczesny, taki żywy język. Natomiast nie, no jest to niezrozumiały zupełnie jakby upadek głównej bohaterki. Jesteśmy świadkami tego samoupodlenia, myślę, że mogę wręcz powiedzieć. I pytanie, po co? No mamy znowu dziewczynę, tak, która gdzieś tam wpada w taki krąg imprezowania. Czy dla mnie to jest przede wszystkim książka o kobiecym alkoholizmie, tak? I on jest trochę zawoalowany. Nie wiem, na ile to była intencja pisarki, bo te wyprawy głównej bohaterki, takie ubieranie się, pójście sobie w niedzielę, żeby usiąść sobie przy stoliku, oglądać magazyny, no nie, ona tam idzie po to, żeby wypić to wino, którego nie wolno jej wypić w domu, bo mężczyzna, z którym mieszka, no widzi, że coś jest nie tak. Inna rzecz, która mnie powaliła zupełnie przy tym czytaniu, zbyt duże podobieństwo do Edny O'Brien, do trylogii. Ja tam widziałam rzeczy, które były dla mnie kalką po prostu. Toksyczny związek, jakby bazujący na związku Katie Eugenia z trylogii Edny O'Brien. Tutaj bohaterka główna czeka na... wraca ze szkoły, tak, i boi się, że jej ojciec umrze. To samo mamy u Edny O'Brien z taką emocją czekania. Nie chcę posądzać pisarki używając wielkich słów, no ale inspiracja zbyt mocna jak dla mnie. I to jest książka rzeczywiście no, ciekawa. Pod kątem językowym tak, podobały mi się feminatywy, które pojawiły się w tłumaczeniu już używane swobodnie, więc może tak. No i przede wszystkim to jest książka, którą się całkiem szybko czyta, prawda? Więc jeśli ktoś potrzebuje takiej lektury, ale to czemu nie? To już coś mówi o tej lekturze. Dobrze, przechodzimy do chyba myślę, że naszej też jednej z ulubionych pisarek, Lucy Caldwell. Tak, ja tylko jeszcze, jeśli mogę, zanim do Lucy Caldwell, jest kolejna pisarka, która jakby
Możemy ją razem z właśnie Megan Dolan z Sally Rooney omawiać. Przypadła zupełnie na rynku polskim i jest to Nisha Dolan. Ciekawe czasy taka książka, Exciting Times. I to jest to samo, dokładnie toksyczny związek, ale to jest ciekawe. Myślę, że to jest element tej egzotyki. Główna bohaterka, młoda kobieta, Irlandka, ale w Hongkongu. Więc ona patrzy na Irlandię z pewnej perspektywy, ale też w tej Irlandii wiąże się z Anglikiem, co też jest takie symboliczne, z Anglikiem z wyższej klasy średniej, po Oxfordzie, po Cambridge, zupełnie inny akcent. Ona też tam, to co jest inne trochę w tej książce, ciekawe, że ona właśnie obraca ten irlandzki angielski. Śmieje się z tego, bo w tym Hongkongu jest nauczycielką angielskiego i śmieje się z tego, że to nie jest to, czego oczekują od niej rodzice, bo oni nie chcą tego akcentu irlandzkiego, chcieliby, prawda, piękną, czystą angielszczyznę. Myślę, że jeśli ktoś miałby wybierać między Megan Dolan, aktami desperacji, a ciekawymi czasami, to ja bym poleciła ciekawe czasy. Mm-hmm. Z Lucy Caldwell też miałyśmy okazję spotkać się i słuchać jej w czasie literackiego Sopotu. I ona napisała, że ona powiedziała, że traktuje opowiadanie jako zaklęcia do wywoływania emocji. No i tak jest. Tak jest. My mamy w przykładzie tom intymności, ale on składa się, Magda, przypomnij, z dwóch tomów oryginalnych, tak? Intymności i... Multitudes. I drugi... Multitudes. Wyciszyłaś się, Magda. Musisz się od... Jestem już. Okay. Natomiast tutaj też mamy do polecenia, myślę, że na pewno zbiór opowiadań w redakcji, pod redakcją Lucy Caldwell, czyli Niepoprawną mnogość, i dodane dwie książki anglojęzyczne, które też myślę, że polecamy, All the Beggars Writing and Where They Were Missed, bo tu mamy Irlandię Północną i to jest coś, no coś innego, tak? Tak, to jest coś innego i tutaj chyba akurat z panią profesor Sikorską jesteśmy zgodne, bo jeszcze zanim to spotkanie się oficjalnie rozpoczęło, pani profesor mówiła, że jest to, widzi Lucy Caldwell duży talent, potencjał, więc może pani profesor by tutaj też coś od siebie dodała. To znaczy ja oczywiście, jak to jest w moim zwyczaju, przeczytałam wszystko, co możliwe. Lucy Caldwell, bardzo, bardzo mi się podobały jej powieści. Podobały mi się też te dramaty, które były bardzo takie mroczne, bo jedno jest na temat samobójstwa, znaczy próby samobójczej młodej dziewczyny, która jedzie na studia, po 3 miesiącach rodzice ją odbierają z powrotem z za wielkiej wody, wraca do Irlandii już z takim problemem, no nie rozwiązanym tak naprawdę, a druga z tych sztuk jest na temat umierania takiej 13-latki, umierania na nowotwór kości, więc no strasznie takie ciężkie bardzo są te sztuki, natomiast są świetnie napisane i muszę powiedzieć, że ja bym bardzo chciała je zobaczyć na scenie. Z powieści Caldwell podobała mi się też ta jej druga powieść chyba, nie pamiętam tytułu, to jest ta, która dzieje się w Bahrajnie, a ponieważ te orientalne rzeczy to moja specjalność, więc tym bardziej jakby to było interesujące, takie zestawienie religijne, oczywiście islamu, chrześcijaństwa, ale tego chrześcijaństwa takiego protestanckiego i chrześcijaństwa, które stara się z kolei skonwertować świat islamu właśnie na chrześcijaństwo w takim bardzo niebezpiecznym momencie. To jest czas oczywiście po 9-11, młody pastor z żoną jedzie na miesiąc do Bahrajnu, młoda żona nie wie, jak bardzo się będzie narażał. Bardzo ciekawe tematycznie, zupełnie inna jest ta powieść niż można było się spodziewać po irlandzkiej pisarce, bo oprócz powrotu i wyjazdu z Irlandii, to tam nie ma takich typowych właśnie wzorców irlandzkich. Bardziej typowe jest to Where They Were Missed, bo to jest historia, ale znowu ona tam pokazuje związek taki protestancko-katolicki, jakby co to robi w życiorysie tej młodej dziewczyny, która musi sobie z tym dać radę i z tym, ze śmiercią siostry, z tym, że to małżeństwo tych rodziców się rozpada i ona potem, matka znika, ona jest, alkoholizm matki, czyli jeden z naszych jednak takich tradycyjnych, ale jest to tak opowiedziane, to nie jest też za długie i to uważam, że można gdzieś tam było ciągnąć i powiedzmy, nie wiem, starać się tę powieść wydłużyć, a ona jest taka bardzo oszczędna i ta oszczędność mi się w tym w wypadku bardzo podoba.
Jakoba. Najsłabszą jej powieścią jest ta najnowsza, czyli ta o Belfaście z czasów II wojny światowej. I tam znalazłam w sumie tylko jedną rzecz, która się tak naprawdę nie pojawia od pewno Briana Moora i jego historii o Belfaście z czasów II wojny, gdzie jest ten moment, kiedy Irlandczycy już sobie zdają sprawę, że nikt ich nie obroni, że te naloty są i widzą ten zniszczony Belfast. No i pytanie, dlaczego teraz nikt nas nie obroni, że Churchillowi w ogóle nie zależy na tym, co tam się w tym Belfaście dzieje i o ile nie zbombardowali jeszcze do końca stoczni, to wszystko jest okej, okay. A to, że oni po prostu no, żyją też w tym takim napięciu wojennym, to w zasadzie się nie liczy. I to jest taki ciekawy element. To już nie wspomnę o tym, że dziękuję wylewnie Pattersonowi za pokazanie i wspomożenie wiedzą o Belfaście z czasów II wojny światowej. Ale te pierwsze dwie powieści właśnie naprawdę są bardzo, bardzo takie ciekawe i odświeżające, pokazujące trochę inne tematy, inne takie preoccupations młodej pisarki, która z każdą swoją powieścią stara się znaleźć inny temat. Bo ta, jeżeli Justyna, możesz pokazać jeszcze raz ten slajd, to ja tylko ostatnie zdanie do tej powieści All the Beggars Riding. O, ta powieść, ja też bardzo lubię intertekstualne, zawsze mnie bawią takie rzeczy, jak pisarze wykorzystują teksty i jak się inspirują różnymi wydarzeniami z kultury i literatury i współczesnego świata. I tutaj jest to akurat ujawnienie akt Czernobyla w okresie karencji, czyli jest to gdzieś tam, jak są jakieś 90 lata, kiedy ta bohaterka się dowiaduje, widzi tą całą historię Czernobyla, jakby to wywołuje, to jest taka typowa trauma, że to wywołuje wspomnienia z dzieciństwa, no i to jakby też pokazuje, to jest takim momentem, kiedy ona stara się dociec do tego, co się stało z jej ojcem i matką, a okazuje się, że była dzieckiem z nieprawego, że ona i jej brat byli dziećmi z nieprawego łoża, to była ta druga kobieta ukrywana w Londynie, podczas gdy ojciec, znany lekarz w Belfaście, miał legalną rodzinę właśnie tam. I tutaj nie jest to, jakby nie jest kwestia, bo tu nie chodzi o to, że pokazujemy czy jakąś klasowość, czy jakieś problemy moralne, tylko raczej, i to znowu to jest punkt dla Caldwell, ponieważ to jest historia o opowiadaniu historii. Tak jak część z tych opowiadań w Intimacies, gdzie ona się zastanawia, czym jest opowiadanie historii, czym jest tworzenie w ogóle literatury, tak właśnie w tej powieści ona pokazuje, no dobrze, to ja teraz jako taki laik z ulicy, który nie wie, co się stało w jej życiu i matki i ojca, postaram się odtworzyć tę historię dla siebie, dla brata, głównie dla siebie, ponieważ ja chcę się dowiedzieć, co się tam stało i jakby zrozumieć tych rodziców, których już w tym momencie nie ma, bo nie żyje ani ojciec i nie żyje też matka. I to jest chyba największą wartością Caldwell, to, że ona próbuje eksperymentować, że stara się znaleźć inną tematykę niż to, co jest typowe, ale też w tej tematyce, która jest typowa, znajduje możliwości wyrażenia innych spraw i wyrażenia tych spraw, które znamy w inny sposób. I to by było tyle ode mnie na temat Lucy Caldwell. Bardzo żałuję, że nie widziałam jej w Sopocie, znaczy, że nie pojechałam do Sopotu. Jest nagranie. Są nagrania, myślę, że jeszcze dostępne, także też wszystkim polecamy, bo naprawdę warto zobaczyć. Ona tam dosyć dużo mówi właśnie o tej powieści, o tej najnowszej, którą wspominałaś, ja jeszcze jej nie czytałam, ale to się zapisuje w takim razie do pożyczenia. Te opowiadania, one są, ja mam wrażenie, że one też dojrzewają, bo na początku mamy dzieci, mamy nastolatków, w tym drugim tomie, a w tym polskim przekładzie tutaj możemy pokazać, jak to na żywo wygląda, no, mamy już kobiety, które mierzą się z różnymi problemami. I te sytuacje, które się pojawiają, one też nie są łatwe, no bo mamy i molestowanie seksualne, i mamy samobójstwo, i mamy pierwszą miłość, tak, radzenie sobie ze stratą, no jakąś po utracie dziecka, jak w tym przepięknym opowiadaniu Nieugaszalna. Moim ulubionym są obrzędy, które są dla mnie bardzo, ale to bardzo poetyckie.
ta opowieść o tym powrocie, tak, od krewnych z północy, gdzie no właśnie ta północ to jest tylko północ, to nie jest Irlandia Północna, moim życiu z Anglii wracają. I ta miłość, która jest widoczna w takich małych gestach, gdzieś tam w tej rodzinie, w ogóle to jej macierzyństwo jest takie prawdziwe, tak, ono jest czasami udręczone, to dziecko w tym samolocie, tak, gdzie trzeba tam obiuczyć się bagażami, takie niepodkoloryzowane. I też takie puszczenie oka, znaczy nie wiem, czy to jest dobrze przeczytane, dobrze odczytane, czy nie, może już po prostu tym Joyce'em przesiąknęliśmy, nie? Przez te oswajanie Joyce'a przez ten cały rok, ale te obrzędy w pewnym momencie kończą się taką jej myślą, że gdyby spojrzała na siebie z perspektywy, no nie wiem, osoby młodszej, tak, i zobaczyłaby właśnie siebie z tym dzieckiem na biodrze i tak dalej, to co by powiedziała? I ona mówi, tak, poproszę, tak. I to jest taka Molly, taka sprawcza kobieta, ta, która no właśnie chce, tak? Taka, no taka właśnie, jak na przykładzie, że Molly mówi, zrobię to, tak. Prawda. Chciałam nawiązać jeszcze trochę do tej poetyckości, o której wspomniałaś, Justyno. Wydaje mi się, że to jest też coś na rzeczy, co nawiązuje tutaj do poetyckości, a jednocześnie do tego, co pani profesor mówiła o tej intertekstualności i nawiązaniach. Dwa utwory to są bezpośrednie nawiązania, tytuły tych utworów to są bezpośrednie nawiązania do poety irlandzkiego, bardzo znanego, Louisa MacNeisa. No i absolutna klasyka. I ten tytuł to jest Where They Were Missed. To jest cytat, zresztą tam... On daje cały ten fragment wiersza, tak. Tak, natomiast drugim to jest ta antologia, która po polsku ukazała się jako Niepoprawna mnogość, to jest Things Being Various, tak? To też jest z tego najsłynniejszego bodajże wiersza, czyli Śnieg, tak? Louisa MacNeisa. Dlatego mi się wydaje, że to jest pisarka mocno zafascynowana poezją i to widać w jej twórczości niepoetyckiej. To widać zwłaszcza w opowiadaniach. Opowiadania to jest bardzo trudna sztuka. Trudniejsza niż powieść. I tu znowu to, co pani profesor powiedziała, to jest taki minimalizm. To one nie są przegadane, nie są za długie te powieści, a opowiadania są trochę jak wiersz. One są takie self-contained, że tak powiem. Samo wystarczające wszystko, co powinno tam być, tam się znajduje. I nie mamy potrzeby, żeby wyglądać poza nie. Tak jak jest dobrze napisany dobry wiersz, to on nam sam sobie powinien wystarczyć za 1000 obrazów, tak? I tak jest z opowiadaniami Lucy Caldwell. Uważam, że to jest mistrzostwo. Świetny warsztat i ogromny talent, tu się zgadzam. Bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Polecamy, tak. To co, to pędzimy dalej w takim razie. Emer McBride, no właśnie, Emer McBride, która jest zupełnie inna. To mówiłyśmy właśnie, Magda, o tym wyborze tak naprawdę tych tytułów na nasz rynek. No Emer McBride w ogóle jakby jest niedopasowana do tego, co jakby do tych książek, o których mówiłyśmy, bo ona w samej formie jest trudniejsza. I umówiłyśmy się z Magdą, że ja powiem Państwu trochę o pomniejszych wędrowców, chociaż mi ten tytuł bardzo nie pasuje. Oryginalne to jest Lesser Bohemians, jak tutaj widać obok. A Magda, ty powiesz o tym feministycznym eseju, bo obie te książki miały premierę właśnie w czasie literackiego Sopotu, jeżeli dobrze pamiętam, tak? One były właśnie wtedy prezentowane, zresztą chodziłyśmy objuczone po prostu tymi książkami, ja wróciłam z bagażem, który ważył przynajmniej 10 kilo więcej niż na starcie. I to, co jest tutaj różne, to jest przede wszystkim styl. I to nie ma co ukrywać, że to jest trochę wyzwanie dla czytelnika. Emer McBride kilka razy w czasie spotkania w Sopocie wrzucała Great Hero James Joyce, więc to już jakby dawało trochę do myślenia. O to widzę, że kot Liliany zapragnął wziąć udział w naszym spotkaniu. Jeden z. I to czuć, bo mamy właśnie taki trochę strumień świadomości, no nie taki stuprocentowo joyce'owski, ale on mimo wszystko daje się trochę w kość na początku. Mamy trochę pourywanych zdań i to sprawia, że te polskie recenzje powieści, bo sobie poprzeglądałam je na popularnych różnych tam portalach, tak, czytelniczych, one są skrajnie różne. Od osób, które są tą powieścią zachwycone, po osoby, które w ogóle odłożyły po pierwszych 10 stronach, bo nie są w stanie przebić się dalej. Ja nie ukrywam, że mi też ta powieść trochę dała w kość na samym początku, ale w momencie, kiedy się dostosujemy do tego sposobu, w jaki ona prowadzi narrację, to już jest, z każdą stroną jest coraz lepiej tak naprawdę. I ta historia porywa. Zresztą ona też mówiła o tym, że jej styl pisania jest bardzo blisko związany, no trochę z ekspresją teatralną.
że trochę ten jej język ma odzwierciedlić to, co robi ciało aktora. Pisała o tym, mówiła też o tym, że nie cierpi bohaterek, które są pasywne i powiedziała, to sobie znalazłam notatki z Literackiego Sopotu, nie chciałam pisać kolejnej książki o katolickiej młodej dziewczynie jadącej do dużego miasta. Więc tutaj mamy ewidentną deklarację ze strony Emily McBride, że miała być to powieść inna. Chociaż mamy przecież młodą dziewczynę, mamy 18-latkę, która ląduje w Londynie, tak, z aspiracjami teatralnymi. No, trafia na mężczyznę, który niesie ze sobą bagaż potwornych, traumatycznych przeżyć. On ma 38 lat, więc tutaj ta różnica wieku jest bardzo duża. Taka jej coska w sumie, jeżeli dobrze pamiętam. Tam była też gigantyczna różnica wieku między nim a jego żoną. I ta książka, znaczy, mnie ona przeciągnęła emocjonalnie, bardzo mocno. Ja do końca nie wierzyłam, że im się uda. Ja nie będę spoilerować, ale nie wierzyłam w happy end w parku. Wydawało mi się, że albo ona wpadnie pod auto, albo ktoś ją zabije w jakimś skłocie przy kolejnej dzikiej imprezie, albo on się przełamie i znowu gdzieś tam przedawkuje. Nie wierzyłam po prostu w to kompletnie, że gdzieś tam się zejdą razem na samym końcu. I dostajemy to, co dla mnie było w tej powieści najważniejsze, dostajemy taki obraz związku, który w sumie nie powinien mieć powodzenia, ale z drugiej strony przecież miłość w realnym świecie nie jest disneyowska. Tak, związki nie są disneyowskie, to nie są serialowe, tak? Czasami no to jest, mówiąc potocznie, jazda bez trzymanki i trzeba się dostosować i pójść na wiele kompromisów. I to jest dla mnie też powieść, która jest odkrywaniem tak naprawdę samych siebie, takie powolne odkrywanie się ludzi przed sobą, nie tylko w kontekście fizycznym, bo dla niej to jest prowadzenie, inicjacja seksualna, ale odkrywanie samych siebie na pewnym momencie mówi coś takiego: his life opens a little to look me, to let me look in. I bardzo charakterystyczne też, przez całą książkę właściwie nie mamy imion. Te imiona pojawiają się dopiero na samym końcu, w momencie, kiedy wyczuwamy już tą taką bliskość między głównymi bohaterami. Także ja mogę tą książkę tylko i wyłącznie polecić. Mówię, nie odpowiada mi trochę ten tytuł, dlatego że mi Bohemians bardziej kojarzy się z bohemą niż z tym jakimiś wędrowcami. Gdzieś tam jakiś bunt wobec tych norm społecznych, obyczajowych, tak, gdzieś tam brzmi mi jeszcze w tle piosenka Aznawura, więc jakoś tak mi to bardziej pasuje. Do tego też wędrowania po Londynie, bo to wędrowanie po Londynie tych bohaterów jest też, myślę, że dużym atutem tej powieści. Londynu lat 90. O tym też McBride mówi, że to jest Londyn, którego no w tej chwili już trochę trudno będzie odnaleźć. Tyle o powieści, ale razem z powieścią, jak wspomniałam, pojawił się ten mocny feministyczny esej Emily McBride, więc Magda, może teraz ty, a ja tylko pokażę, jak to wygląda. Tak, ja przyznam się, że ja byłam zaskoczona tym esejem. W ogóle on oryginalnie został wydany w oryginale w 2021 roku, w pierwszej połowie, o ile mi wiadomo. Być może trochę przeszedł bez echa, troszkę niezauważony, dlatego że to były czasy pandemii, a być może to moje niedopatrzenie. W każdym razie coś nie tak. Taki jest tytuł tego zbioru eseju, pod tytuł Kobiecość i wstręt. Bardzo dosadnie. Spojrzałam na oryginał, ale oryginał jest równie dosadny, bo po prostu something out of place, women and disgust. Czyli ten wstręt tam się pojawia, a ja mam wrażenie, że te eseje, esej jeden dłuższy, był pisany z takiego miejsca rage, tak, z takiego stanu właśnie gniewu. Tu nawet wręcz pada furia. Emily McBride mówi, że ma już dosyć doskakiwania do jakby to, tych standardów, które wstyd wyznacza. Co jest ważne, zacytuję: jestem już zmęczona i znudzona ciągłym skakaniem do poprzeczki, którą wstręt coraz wyżej nam zawiesza, a jej niepodważalna i ostentacyjna wszechobecność doprowadza mnie do furii. To, co ona robi w tym eseju, to właśnie próbuje zdefiniować wstyd. W ogóle przedstawia kilka pojęć, które próbuje zdefiniować, czy tak przenicować. Pojawia się tam między innymi porównanie ciała i mięsa. Jakby wręcz cytaty są jakby ze słownika, i czym różni się ciało i mięso, próbując dowieść, że ciało kobiece nie jest jednak mięsem i zróbmy coś z tym. Ale jeszcze jedno jest ważne pojęcie, które tam się pojawia, jest to brud. Ona pisze, że brud jest przylepiony do kobiety. Rodzimy się z nim automatycznie, rodzimy się zbrukane, bo
Tak, jest wrażenie zbrukania kobiet. Dzięki temu jesteśmy otwarte na męskie poprawki, interwencje, jak ona to nazywa. No bo brudne to nie takie jak trzeba, nieczyste, więc trzeba tu jakoś nas wyczyścić, wyszlifować i to zrobią mężczyźni. Jest o przemocy fizycznej i seksualnej. Jest to pisane, było to też pisane w konkretnym momencie, trochę myślę na fali Me Too, ale jeszcze w Londynie, gdzie mieszka McBride, w tym czasie została zabita Sarah Everard. To było takie zabójstwo, które wywołało protesty właśnie w czasie pandemii. Młoda kobieta wracająca z pubu, z imprezy, zabita przez policjanta, tak? Po prostu dlatego, że jest kobietą. I furia. I tutaj też pada takie zdanie, że 100 lat wolności nie wystarczy, żeby przepracować te 1000 lat opresji i traumy, które za sobą wleczemy. Wręcz jakby pisze, że coś do nas przylega. Przylega do nas ta trauma, to, którą nie przepracowaliśmy, przylega do nas jakiś brud, który jest nam przypisywany. Ciężka rzecz, dosadna bardzo, ale widać, że bardzo była też potrzebna samej pisarce. I gniew, taka złość wyrażona w ten sposób, bardzo dobra. Uważam, że jest. Świetnie przełożone znowu przez Agezano. Polecam. Jeszcze tylko dopowiem, jeśli ktoś miał, bo to jest jakby nie pierwszy raz, kiedy pisarki feministyczne w sumie tworzą takie eseje. Myślę, że około 2 lata temu wyszedł taki esej Wszyscy powinniśmy być feministami, nigeryjskiej pisarki. Adichie. Tak, Chimamanda Ngozi Adichie. Tak jest. Więc to jakby, to jest jakiś chyba, no nie chcę powiedzieć trend, ale coś jest na rzeczy, że te pisarki czują potrzebę, no tak, tak, ujęcia tego swojego doświadczenia w takie feministyczne ramy. Liliana, bierzałaś po książki. Jeżeli mogę, ponieważ ona zmęczył mnie ten esej tragicznie. Natomiast tutaj zapunktowała, ponieważ ja nie lubię jej pisarstwa, w ogóle mnie męczy takie te Lesser Bohemians, to jeszcze jakoś przebrnęłam, The Girl is a Half-Formed Thing, przebrnęłam, bo Leszek Drąg mi kazał przeczytać, a ja się stosuję zwykle, jak ktoś mi coś każe przeczytać, to grzecznie czytam. Natomiast Strange Hotel, muszę powiedzieć, że to jest powieść, którą odłożyłam i nie przeczytałam. Ale wracając do tego eseju, ona niestety nie udało mi się sięgnąć, ona wspomina Mary Douglas, tą taką klasyczną antropolożkę właśnie i stąd ma to całą teorię brudu i jakby cielesności, wyrzucenia poza nawias i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo klasyczne. Są 50 lata. To zostało wydane w takiej nowej serii Rutledge'owskiej, ale ona wspomina i to jest jakby to, co dla mnie ten esej w ogóle rehabilituje. Wspomina Marinę Warner, moją ukochaną Marinę Warner i oczywiście skąd się biorą te takie przekonania o tej kobiecej z jednej strony wyższości, a z drugiej niższości, czyli przedmiotowienia zamiast upodmiotowienia. I to jest oczywiście Eleanor of Her Sex, to jest The Myth and the Cult of the Virgin Mary. I wspomina ostatni z takich esejów właśnie Mariny Warner. To się ukazało, to ma 2 różne tytuły, w Stanach ukazało się pod innym tytułem niż w Anglii, ale generalnie chodzi, to są 6 mitów dla naszych czasów. I właśnie ostatnim z tych mitów, ostatnią częścią jest pokazanie kobiecego ciała i w kulturze i literaturze. Oczywiście poprzez mity, Warner jest nie tylko pisarką, ale zajmuje się też mitami. Jeżeli mówimy o na przykład gotyku, to wszyscy zawsze wspominają Marinę Warner, a tu jest po prostu w kontekście właśnie tej historii Virgin Mary i historii w ogóle takich pomników kobiet w kulturze. Ja bardzo lubię też, Warner zrobiła całe akta Joan of Arc i w ogóle takie postumenty w Paryżu, co kobiece. Dobrze, to ja już nic nie mówię więcej. Za dużo. W każdym razie przez te nawiązania do takich klasycznych rzeczy, ten esej nie jest taki bardzo popularny, bo tak to znowu mamy tam jakieś właśnie tu takie mięso i ciało, tu jakieś gazety i ten dyskurs popularny, ale z drugiej strony ona właśnie stara się ten esej stworzyć, bo on był po prostu bardziej poważny, z taką poważniejszą teorią
do wykorzystania, ewentualnie do zastanowienia się. Chociaż w sumie właśnie, no to jest takie fajne, ja też to czytałam po polsku, nie mam tego w angielskiej wersji, więc też to się bardzo dobrze po polsku czytało, także też mogę polecić, myślę, że to jest dobre wprowadzenie właśnie i w porównaniu, w kontekście i Pine, Emily Pine i Chimamanda Ngozi Adichie, która jest bardzo dobrą pisarką, ale bardzo niesympatyczną osobą. I w kontekście właśnie Mariny Warner, która jest bardzo dobrą pisarką i bardzo sympatyczną osobą. Koniec, kropka. Biegnijmy dalej. Skoro padło nazwisko Emily Pine, to przejdźmy właśnie do Emily Pine. Także zmierzamy powoli ku końcowi. Mamy Emily Pine, o tym się nie mówi, i Ruffy Penn. No i właśnie Ruffy Penn to jest absolutna nowość. O tym się nie mówi, to jest zbiór esejów wydany w roku 2020, natomiast Ruffy Penn, no to jest, ile Magda, miesiąc temu? Tak, jakoś tak się pojawiło, także to jest dość świeżynka. To jest ta książka, której nie obgadałyśmy, o której powiedziałyśmy sobie dokładnie wczoraj, może jedno zdanie, o którym też wspomnimy, no ale właśnie, no to jest chyba jedna z najważniejszych książek, tak mi się wydaje, która... w tym kontekście kobiecości się ukazała. Czy się zgodzicie, panie Liliana, też? Ja nie czytałam jeszcze tej powieści. Mm-hmm, powieści, ale o tym się nie... Tak. Jest oczywiście bardzo ważny zbiór esejów. Ona zresztą bardzo ciekawie o tym mówiła na tym spotkaniu właśnie, o którym wspominała pani Magda na początku. Zgadzam się w 100%. To jest jeden z takich, znaczy tam są cztery chyba eseje, tam jest ta historia ojca, potem są te jej problemy różne, które można też odnieść do tych opowiadań i fikcji innych pisarek, ale też tych wszystkich rzeczy, które się ukazują obecnie niefikcyjnych. Mm-hmm. Jak Magda odbierasz to? Ja chciałam tylko... jedną tutaj rzecz. To jest po polsku, to ma tytuł O tym się nie mówi. Faktycznie od razu wskazuje na taką jakąś tabuizację, coś skrywanego. Natomiast w angielsku to jest Notes to Self. I tak to funkcjonuje. Ten tytuł O tym się nie mówi zatwierdziła pisarka. I on jest podobny też w innych wersjach językowych. To też jest coś bardziej na zasadzie O tym się nie mówi niż Notes to Self. Dlaczego wspominam Notes to Self? Bo Notes to Self z kolei wracamy tutaj do tej traumatycznej funkcji literatury, o której terapeutycznej, przepraszam, o której mówiłyśmy na początku. Czyli że pisanie jest próbą, rodzajem terapii, próbą przepracowania pewnych doświadczeń. A my to gubimy w tym polskim tytule nieco, a to jest bardzo ważne. To są bardzo takie konfesyjne eseje, bardzo osobiste, bo mówię, ojciec Emily Pine też jest znaną osobą. Myślę, że w ogóle to się trochę ociera o taki ekshibicjonizm, ponieważ ona też jest... ona jest nauczycielką akademicką, tak? Pracuje na Uniwersytecie Dublińskim, nie na Trinity College, co prawda. A więc ona... pisze tak o wielu tam kwestiach, bo pisze o pracy, jaka praca jest wykańczająca, o pracy akademickiej, o grantozie, to też jest ciekawe, o grantozie uniwersyteckiej. O nierównościach też, które się pojawiają, prawda, na uniwersytecie w kwestii postrzegania kobiet. Tak. Pracy. Pisze o tym work-life balance, jak trudno jest zachować, bo jednocześnie jak możesz wpaść w ten wir, jesteś spełnioną kobietą, świetna kariera w ogóle, i nagle tracisz jakiś balans i wracasz znowu do tych kwestii osobistych, do relacji, do osobistych jakichś ambicji, nie tylko zawodowych. To jest jakieś przełomowe. No i widać, że oczywiście Emily Pine ma to zaplecze takie akademickie, językowo to jest świetne i też bardzo, bardzo wyraziste. Szczególnie myślę, że z kolei w Polsce najbardziej zamieszanie mógł wywołać ten esej o krwi, o menstruacji. Wprost wreszcie to pada, co jest z kolei bardzo dużym tematem tabu w Polsce, podobnie jak karmienie piersią, tak? W miejscach publicznych tak nie mówi się o tym, że połowa populacji do pewnego wieku po prostu menstruuje i ona to mówi wprost, więc to jest akt odwagi w obecnych czasach powiedzieć wprost o takim doświadczeniu kobiecym. Znaczy, dla mnie też było bardzo bolesne cały ten rozdział, w którym ona zmierza się z tą swoją niepłodnością, tak, walką o dziecko, co mamy zresztą pociągnięte trochę w Ruffy Penn i to tak bardzo mocno
i boleśnie, i nawet spotkałam się z recenzjami anglojęzycznymi, ktoś napisał, że gdyby wiedział, że coś takiego się w RubyPen pojawi, czyli takie no, bardzo bezpośredni opis poronienia, tak, i tej walki o dziecko, no to ze swoimi doświadczeniami niekoniecznie po tą książkę ta kobieta by sięgnęła, tak, bo jakby nie spodziewała się tego. No to jest, to była książka, która rzeczywiście wywróciła wszystko trochę do góry nogami, to jakieś nasze postrzeganie tych pisarek irlandzkich, bo to był taki krzyk, nie taki krzyk współczesnej Irlandii właśnie, takiej niezgody. Tam pojawiła się kwestia tych rozwodów, tak, tego, że rodzice właściwie się rozeszli, ale ta matka została bez niczego, no bo nie mogli się rozejść, więc nic tak naprawdę jej się nie należało. Ona wspomina to w kontekście tego szukania jakiejś oferty wakacyjnej, tak, i że dopiero po jakimś czasie ona zaczyna postrzegać tą matkę i w kontekście no, rodziny, tak, którą przecież cały czas były. No ten esej menstruacyjny też tak, kwestie, znaczy mnie najbardziej, to co tak mnie zabolało, zszokowało, no to była taka trochę niemożność wyrażania uczuć przez matkę, tam jest taka scena, gdzie ona siedzi na, Emily Pan siedzi na podłodze, tak, no bo to się odnosi do niej, jest jej przeraźliwie smutno, oczekuje, że matka zrobi w jej stronę jakiś gest, nie wiem, podejdzie, ją przytuli i ona nie potrafi. I teraz pytanie, czy nie chce, czy nie potrafi, czy nie została tego nauczona? To jest jedna rzecz i druga rzecz, która była też myślę, że taka bolesna, ta trochę też samodestrukcja własnego ciała w pewnym momencie, no mamy ten okres tego nastoletniego buntu i kobiety, która swoje ciało akceptuje bardzo późno. Emily Pani jest ode mnie rok starsza i ja czytając te jej eseje czułam się jak osoba, która po prostu wychowała się na zupełnie innej planecie. Ja nie byłam w stanie w ogóle w żadnym miejscu znaleźć czegokolwiek spójnego z nią. Mnie szokowało to, o czym ona pisała, bo to było doświadczenie, z którym ja się w ogóle nie spotkałam. Ja pomijam oczywiście doświadczenia niepłodności i tak dalej, ale tej właśnie podejścia i samoakceptacji własnego ciała, nie, które były dla niej kompletnie obce. Tutaj chciałam wtrącić z kolei, powiedzieć o tym, co mnie zaszokowało. To był ten okres dojrzewania, który ona pisała. To wręcz takie życie na krawędzi w Londynie lat 80. 13-14-letnia dziewczyna, która chodzi sama do klubu, umalowana, wyzywająco ubrana też. Tam są już pierwsze eksperymenty z narkotykami, z tego co pamiętam, alkohol oczywiście, no i też ta jakby seksualność i niebezpieczeństwa z tym związane. Ja wtedy właśnie sobie pomyślałam, czytając o tym, myślę sobie 13 lat, Boże drogi, przecież to jeszcze jest dziecko, 13-14. Od razu taka automatyczna myśl, gdzie jest matka? Ale później się zreflektowałam, dlaczego my też tak surowo te matki oceniamy z automatu. Matka była sama, wychowywała chyba dwie córki, z tego co pamiętam. Sama w Londynie musiała też pracować. Dlaczego nie zadamy sobie pytania, a gdzie ten ojciec? Bo tu wracamy do tego nieobecnego ojca. Ty mówisz z kolei, że matka nie potrafiła pokazywać uczuć. No tak, ale może ta gruboskórność się przed czymś broniła, przed tym wszystkim, z czym musiała się ona sama jako kobieta uporać. Chciałabym uniknąć oceniania tej matki takiego automatycznego, które mi się włączyło, że tu dziecko samo, zaraz coś się stanie w tym Londynie, wielkim, okrutnym mieście. No nie stało się, tak? Wyszła na prostą, że tak powiem, odnosi sukcesy, jest nauczycielką, akademicką, pisarką, ale to było dla mnie, przyznaję, przerażające. No i Ruby Penn i moje pierwsze skojarzenie, o którym wczoraj, Magda, ci pisałam. Dwie bohaterki. Akcja zaczynająca się rano, kończąca się po zmroku. Spacer przez Dublin. Tak jest. Magda, dodałaś do tego tak wchodzenie w myśli obu bohaterek, w których głowach przecież przez cały czas jesteśmy. Rów, która wraca do domu i czeka na nią Aiden. No, Emily Pine puszcza do nas oko literacko tym spacerem po Dublinie, tymi bohaterkami, nie wiem, Rów jest... No w tym wypadku musiałaby być Leopoldem, tak? Pen Stevenem? Tak, ja jestem zdecydowanie za tym, że puszcza oko. Musimy tak być świadomi tego, że to jest jej pierwsza powieść debiutancka, ale jest to osoba, która jakby na warsztacie się zna. Ona się zajmuje literaturą, co prawda ona zajmuje się dramatem, ale zaplecze literackie ma ogromne, więc ona wie co i gdzie, na pewno wie, tę teorię zna i jak to zagrać, ograć literacko. Ale druga kwestia jest taka, nie wiem, czy pamiętasz, że to spotkanie, wrócę znowu do niego, to spotkanie literackie organizowane przez ambasadę w 2020 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.
tam wtedy chyba rozpoczęło się ono też od pytania właśnie o Joyce'a, o te wielkie nazwiska i Beckett. I widać było takie znudzenie już na twarzy tych osób, że ileż możecie, dajcie spokój, my się chcemy wreszcie uwolnić od jarzma tego Joyce'a, uwolnić od jarzma Becketta, uwolnić nawet od jarzma Hineya, jestem w stanie powiedzieć, chociaż jeszcze jest Yeats wcześniej. I myślę sobie, że to, co Pine może tu robić, to właśnie takie, ale ja jestem już wolna. Ja jestem wolna, ja mogę wszystko, a puszczę wam oko, bo może znowu wchodzicie w tę książkę z oczekiwaniem, czy to jest Joyce nowy współczesny, czy to jest Joyce spódnicy, a takim, takim, to ja wam puszczę oko, takie Joyce'owskie. Mm. To jest trochę tak, mam wrażenie, że jak, nie wiem, rozmawiasz z Irlandczykiem, on, no jak chcesz, to coś ci powie po irlandzku, trzy słowa, no bo jest Irlandczykiem, żebyś się poczuła, że rozmawiasz z Irlandczykiem, albo nie wiem, porozmawiacie o leprekonach i nie wiem. Mówię, taki irlandzki stempelek. Mm-hmm. Ale z pełnym zdystansowaniem się, tak bym powiedziała. No coś rzeczywiście w tym może być. Znaczy, na pewno mamy dwie kobiety, dwie bardzo różne kobiety, bo mamy przecież nastolatkę, tak, która ma spektrum autyzmu i dla mnie to było fascynujące, odkrywanie tego, w jaki sposób ona funkcjonuje, w jaki sposób ona buduje ten świat, żeby móc w nim funkcjonować tak naprawdę, jak on musi być zorganizowany. Mamy, no znowu nie mamy ojca, znaczy ten ojciec gdzieś tam jest, ale on jest trochę pogubiony w tym, co się, z tym, co się z tą dziewczynką zadziało. Mamy matkę, która no jest fantastyczna, tak, i stara się z tym wszystkim poradzić. No i mamy bohaterkę dorosłą, terapeutkę, no, która walczy z niepłodnością, walczy o dziecko. I to było takie, to jest takie bardzo autobiograficzne, bo ja widziałam tutaj rozszerzoną trochę wersję jednego z tych esejów właśnie z O tym się nie mówi. Też ten moment, kiedy oni jakby się poddają, tak, twierdzą, dochodzą do wniosku, że już koniec, tak. Trochę miałam niedosyt właśnie z tym zakończeniem, z tym spotkaniem Ruth i Aidena w tej ostatniej rozmowie, kiedy już są w domu. Gdzieś tutaj mi czegoś trochę zabrakło, powiem szczerze. Jeszcze sobie nie poukładałam tej książki w sobie. Tak, właśnie więc... o tym mówiłyśmy, że jeszcze sobie nie poukładałyśmy. To, co na pewno mi się podobało, to, że ta książka jest zaludniona przez kobiety, bo oprócz tych, które, o których już wspomniałaś, no to jest przyjaciółka Pen, tak? Alice, wspierająca, tam też jest chyba jakaś... wyrażona, myślę, że wprost jakieś uczucie między dwiema nastolatkami. Jest siostra Pen, młodsza gdzieś tam w tle, jest też przyjaciółka Ruth, głównej bohaterki, jej wspólniczka w gabinecie, tak? Obydwie są psychoterapeutkami, mają wspólne, prowadzą wspólny gabinet, tylko ta przyjaciółka ma dziecko. I właśnie też jest taki znak zapytania, co się dzieje z przyjaźnią, kiedy... Mm-hmm. Właśnie, tu się spełnia marzenie, a tu marzenie się nie spełnia. No ona prawie, że przeprasza za to, że ona tak. Z tym dzieckiem przychodzi, tak, że ona musi na nie patrzeć. Plus bardzo duży za to, że Aiden dostał też swoją partię i że możemy tak, też zobaczyć z jego perspektywy to wszystko, co czuję. W ogóle ta książka jest pełna złotych myśli. Ja mam po prostu, ja działam na zasadzie fiszek, tak widziałam Liliana, u ciebie też książki są ofiszkowane, u mnie jest to samo i na przykład noszenie ze sobą szarych plecaków, czyli smutku i zmartwienia i lęków. Jak jesteśmy szczęśliwi, to nosimy ze sobą plecak żółto-pomarańczowy, tak, gdzieś ta cienka skóra, wrażliwość na jakieś piękno. No jest niesamowicie piękna ta książka w formie, w tej strukturze literackiej. I jest też poniekąd odą do miasta, bo miasto tak nazwane, oswojone tutaj z tymi oswojonymi miejscami, ono jest jednocześnie ucieczką. Znaczy dla Pen w pewnym momencie ono jest takie opresyjne z tymi ludźmi w trakcie tego protestu, ale Ruth to wyjście i przechadzanie się przez miasto ona traktuje jako ucieczkę, więc myślę, że tutaj Dublin jest nie mniej ważny niż w Ulyssesie. Mm-hmm. Okay. No i ostatnia z pisarek, Claire Keegan, która, no wspominamy dwie tak naprawdę nowele, tak właściwie, tak musielibyśmy je nazwać.
Na podstawie Foster powstał film The Quiet Girl, który bardzo, bardzo polecam, jeżeli pojawi się w polskich kinach, a ma się pojawić niedługo, to zachęcam. To jest film, który jest filmem irlandzkojęzycznym, także mamy tutaj język irlandzki, który nam brzmi mówiony. Ten film był nominowany do Oscara. No ale chcemy powiedzieć o drobiazgi takie jak te. Wyszukałam wczoraj, że będzie film, znaczy my wiemy o tym, że już tam jakieś zakusy do filmu były, ale film będzie na 100%, dlatego że pieniądze na stworzenie tego filmu dał Ben Affleck i Matt Damon, jak wczoraj doczytałam, którzy mają jakąś firmę produkcyjną. Producentem będzie Cillian Murphy, który zagra też główną rolę. A partnerować mu będzie Emily Watson, no, która stworzyła niezapomnianą kreację w Prochach Angeli, matki. Także szykuje się naprawdę bardzo, bardzo dobry film, który... Uczta, możemy powiedzieć. Słucham? Szykuje się uczta. Ja nie mogę się doczekać Cilliana Murphy'ego w tej roli, bo ja myślę, że on się doskonale sprawdzi właśnie w roli mocnej męskiej, bo tutaj mamy mocną męską postać. Tak, mocną męską postać, aczkolwiek nie jest to takie oczywiste od początku, bo to jest mężczyzna funkcjonujący w domu pełnym kobiet. I kiedy czytamy o nim w tym kontekście domowym, to ja mam wrażenie, że tam jest tak jako taka głowa rodziny, można powiedzieć, przedstawiona jest żona. I te córki, jakby, i to, one nadają ton rodzinie, tak bym powiedziała. Dopiero w momencie, w którym on jakby wychodzi z tego domu, przekracza próg i zajmuje się swoimi zajęciami takimi, powiedzmy, zawodowymi i trochę jest sam z sobą, to wtedy widzimy, jaka to jest mocna postać męska i co potrafi w sumie taką, no nie będziemy może zdradzać, ale to wielką, małą rzecz. Mhm. I to, co tutaj też jest w ogóle dla pisarstwa Claire Keegan chyba, no znowu tak jak w przypadku Lucy Caldwell, w krótkiej formie wpakowanie takiej ilości emocji, że jakoś trudno się po tych jej tworach pozbierać trochę. Mhm. Przynajmniej tak odbierałam i Foster i te Small Things Like This. No bo w tej właśnie pojawia nam się ten temat, o którym wspominałam na początku, tych domów, tak, matek i dzieci. Znaczy tutaj to nie jest nazwane wprost, no, ale mamy klasztor, w którym są zamknięte kobiety i jedna z nich, doczytujemy to gdzieś tam między akapitami, urodziła dziecko, które jej zabrano. I wokół tego, jakby wokół tych emocji koncentruje się no, cała, no, trudno powiedzieć, akcja tej noweli, ale emocje, tak, tego głównego bohatera, który też wychował się jako dziecko panny, co decyduje tak naprawdę, no nie będziemy spoilerować tego, chociaż tego nie zaspoilerujemy, ale to jest decyzja, to, że ktoś jego przygarnął, tak, i że jego matka nie wylądowała właśnie w takim miejscu, powoduje, że on sam stara się też no, zrewanżować trochę. I chciałam tu powiedzieć, to jest oszczędna w słowach, to jest oszczędny w słowach utwór i to też świadczy moim zdaniem jego wadze. Ważniejsze są obrazy niż słowa, niż przegadanie. Najbardziej taka jakościowo ciężka scena dla mnie to jest, myślę, ta ostatnia, w której obydwoje są. I ta kobieta, i mężczyzna, ten główny bohater. Zima, bo przecież my mówimy tu o świętach, prawda? Sroga zima. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jedna z osób jest bosa i musi przemierzyć długą drogę. I to jest bardzo, bardzo wymowne. Mm-hmm. Także i samą książkę oczywiście polecamy. Ona została wydana przez wydawnictwo Czarne, tak? Czarne, co nie jest takie oczywiste, bo Czarne jest wydawnictwem jakby znanym z reportaży, ale ma taką właśnie serię i tu też chciałabym podkreślić świetny tłumacz Krzysztof Cieślik, znany na przykład z tłumaczenia Shaggy'ego Bane'a, to też mm-hmm. Justyna, bo to tak jakby spoza irlandzkiej literatury. Więc warto pewnie też dla samego, ja czytałam akurat to w oryginale, ale dla samego przykładu i tej polszczyzny. Mm-hmm. Warto. I cóż, z naszej strony to tyle. Dotarłyśmy do tej naszej ostatniej pisarki. My teraz, Liliana, w takim razie się odpinamy i zostawiamy scenę tobie, a jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę wysyłać przez czat.
Dobrze, to ja, to jest takie na 5 minut taka trochę cautionary tale, ponieważ kiedy Leland Bardwell przyjechała do Poznania, to ja byłam za młoda i za głupia, żeby docenić przepraszam bardzo, to Misia, nie ja. Misia bardzo intensywnie uczestniczy w naszym spotkaniu. Normalnie mamy pana kota Macieja, dzisiaj przedstawiam Misię. Ale wracając do Leland Bardwell, po prostu nie zdawałam sobie wówczas sprawy, z jakiego formatu mamy pisarką i też w jaki sposób ona nam się wpisuje w ten leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania, czyli tego, że pisarstwo jest jednak formą przepracowywania traumy. W jej przypadku będzie to bardziej trauma osobista, jej własne życie, aniżeli historia Irlandii. I teraz zacznę od tego, że to jest trochę taki weary wonder, żeby zacytować Antoniego Cronina i jej przyjaciela, ponieważ ona się urodziła w Indiach i w tym swojej autobiografii nie podaje nam dokładnie gdzie. Potem mieszkała w różnych miejscach Irlandii, między innymi w Dublinie, mieszkała też w Londynie, w Paryżu, z tymi wszystkimi miastami ta jej autobiografia i powieści są związane. Leland młoda w Indiach, tutaj już na portrecie jako osoba starsza, Misia, po prostu przepraszam bardzo, ale to mi trochę przeszkadzasz. Autorka powieści, zbioru opowiadań, także wierszy i właśnie rzeczonej autobiografii, a ponieważ ona, i co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ z tego naszego spotkania ja w zasadzie wyniosłam najwięcej z takich jej opowieści o innych pisarzach, między innymi właśnie o Dermocie Healy, Antonim Croninie, o Paulu Darkanie, o całej rzeszy, o Michaelu Hartnecie, o całej rzeszy irlandzkich pisarzy i nie tylko, z którymi ona się przyjaźniła. Ciekawe życie, bardzo skomplikowane. Bardzo chciała, przepraszam bardzo, ale kota muszę zwalić. Bardzo chciała pójść na uniwersytet, ale ponieważ rodzice zafundowali już stypendium bratu i siostrze, mimo jej próśb i tego, że dostałaby się do rzeczonego Trinity, niestety na studia nigdy nie poszła. Zamiast tego po śmierci matki wyniosła się z domu i tak trochę małżeństwem z rozsądku, żeby się właśnie od tej rodziny trochę bardziej nie uwolnić, ale usamodzielnić, wyszła za Michaela Bardwella, przyjęła jego nazwisko, tego nazwiska potem nie zmieniła, mimo że to małżeństwo się nie utrzymało, oni się rozwiedli. Z nim miała dwoje dzieci. No niestety w momencie, kiedy mieli się wyprowadzić do Paryża, poznała jego brata, pojechali tam razem szukać mieszkania i tak bardzo szukali tego mieszkania, że urodziła się potem jej córka Jacqueline. Wyniosła się jednak z tego, to ten związek z bratem męża był równie nieszczęśliwy, wyniosła się wówczas do Dublina, gdzie poznała Fintana McLachlana i z nim stworzyła związek, miała z nim trójkę synów, w sumie miała sześcioro dzieci, ale do tego pierwszego dziecka jeszcze nawiążę później. W późniejszym życiu w zasadzie mieszkała głównie w Londynie, ten okres londyński to jest właśnie mieszkanie blisko Antoniego i Teresy Cronin, Patryka Kavana i takie trochę usiłowanie pogodzenia bycia matką całej gromadki dzieci i tak zwanym międzyczasie pomiędzy szpitalem, chorobami dzieci, pisania swoich opowiadań. W tej autobiografii ona bardzo otwarcie pisze o tym swoim życiu. Tam nie ma miejsca na sentyment, nie ma też samoużalania się. Po prostu jest wspominane różne jej fascynacje, między innymi
z całą rodziną Kolisów, która była częściowo z nimi związana więzami krwi, częściowo nie. Jej takie pierwsze fascynacje literackie również są wymienione. Całe te skomplikowane, całe skomplikowane podłoże, które potem widać chociażby w powieści The House, która jest takim klasycznym powrotem do dobrych starych czasów tak zwanego dużego domu, czyli The Big House Novel. No i tutaj mamy pierwszą taką historię, o której rodzina tak naprawdę nie mówiła, czyli Paloma, jej siostra, ma jako młoda dziewczyna nieślubnego syna, znaczy tak im się wydaje, że to jest nieślubny syn, okazuje się, że była to córka, to dziecko potem ją znalazło, ale z tym dzieckiem ta Paloma nie ma niczego wspólnego, ona nie zna w ogóle tego dziecka. Ja myślałam, że ta historia to będzie właśnie ta historia, którą zobaczymy w powieści Bardwell, okazało się, że nie, że to była historia oparta na jej własnych przeżyciach, nieszczęśliwych miłościach, między innymi starszym kuzynie jej ojca, Christopherze Cooperze, to jest osoba, która jakby pojawia się w całej historii i w tych opowiadaniach, które ona opublikowała w tomie Different Kinds of Love i historii tennis tournament, czyli takiego turnieju tenisa, która okazuje się dosyć nieszczęśliwa, ponieważ ona zakochuje się w taką pierwszą miłością w chłopaku, no niestety zachodzi z nim w ciążę. I ta historia właśnie jest kanwą Mother to a Stranger. Historia, którą obiecałam Agacie Stanisławskiej, że powiem, jak się kończy, ponieważ część tej Mother to a Stranger o dziecku, które nazwała Sean, a któremu przybrani rodzice zmienili imię na Charles. Ta historia ukazuje się właśnie jako opowiadanie w tomie Different Kinds of Love i jest, tak jak wspomniałam, kanwą powieści Mother to a Stranger. W rzeczywistości ona dowiaduje się, znaczy Leland Bardwell, autorka, dowiaduje się, że to dziecko przeżyło i faktycznie, że zmieniono mu imię. Ona nie ma z tym synem nic wspólnego, nie zna go i nigdy go nie pozna, przynajmniej nie opowiada nam o tym w swojej autobiografii, natomiast w powieści to opowiadanie znajduje się gdzieś w środku, kiedy ona jedzie do Anglii i spotyka się znaczy myśli, że spotka się i wyjaśni sobie sprawy z tym dzieckiem. Cała historia zaczyna się od tego, że jest szczęśliwe małżeństwo bezdzietne i nagle przychodzi list, że jej syn chciałby ją poznać, że ona na pewno jest jego matką. No i teraz bardziej niż samą tę matkę i związek, który ona tworzy ze swoim obecnym mężem, bardziej martwi i jakby uwiera to właśnie tego męża, czyli w momencie, kiedy to dziecko już dorosły mężczyzna pojawia się w ich życiu, ta trójka nie może sobie znaleźć właściwych ról w rodzinie. W rezultacie kobieta wyjeżdża, zostawia swojego męża z synem, którego nie zna, właśnie tego nieznanego, który się pojawił znikąd, ale kończy się historia dobrze, bo spodziewalibyśmy się raczej albo, nie wiem, wyjaśnienia sobie wszystkich problemów, jakby zrozumienia, taki wrodzony smutek tego chłopca, który zawsze był traktowany trochę gorzej, bo powiedziano mu, że jest adoptowany, no i że to związane z tym, że ma trochę taki bad blood, bo jest Irish. I to bardzo zaważyło na jego osobowości. Ona dowiaduje się o tym wszystkim, że to, co on jej opowiadał, tam wykrzyczał nieszczęśliwy, że tak
to jego życie właśnie wyglądało, że ci rodzice się starali, ale tak naprawdę nigdy nie znaleźli z nim porozumienia, nigdy nie byli sobie bliscy, teraz nie żyją, zginęli w wypadku. No i on to wszystko jej wykrzykuje gdzieś tam w pewnym momencie. Natomiast ona spotyka wujka tego swojego przybranego syna, no, jego adopcyjnych brata, jego adopcyjnego ojca i ten wujek potwierdza te wszystkie nieszczęścia, tylko z trochę innej perspektywy, o których ten syn jej opowiadał, jakby rozumie, skąd się wzięła jego depresja, skąd się wzięło takie, a nie inne podejście do życia i historia kończy się tym, że jej syn i jej mąż słyszą silnik samochodu podjeżdżający do domu, czy on wraca na tę farmę, wraca do domu. Nie wiemy, co będzie dalej, ale wiadomo, że nastąpiło jakieś rozwiązanie tej historii. No i tak jak już mówiłam, trochę byłam zaskoczona, że jest to historia faktycznie z życia samej autorki. Tutaj jest jej poezja, ja nie będę omawiać konkretnych przykładów, natomiast bardzo, bardzo widać po tych zbiorach wierszy, jak ona strasznie starała się przepracować to, że była trzecim dzieckiem i chyba takim najmniej kochanym, najmniej docenianym. Widać konflikt z matką właśnie w takim dosyć długim wierszu opisującym związek matki z córką, gdzie jest jedno zdanie, które mnie naprawdę zastanowiło. The delights of bearing a child that you grow to hate. I wydaje mi się, że właśnie ona mówi w tym momencie o sobie. Mówiłyśmy o tych St. Bridget's Day Crosses, tutaj też jest cały duży wiersz, z kolei bardziej opowiadający o różnicach pokoleń, bo ona patrzy na starszą kobietę, która przygotowuje te krzyże, no i patrzy na te dekady, które właśnie je dzielą. W założeniu jest to też trochę podział społeczny. Samoświadome i takie trochę z przymrużeniem oka jest obituary for Leland Bardwell, które zaczyna się, wiersz, który zaczyna się od Leland, there was no shelter there, no shelter from the cutting north. No i tak cały wiersz właśnie opiera się o jej imię i tego, że ona nie mogła sobie znaleźć miejsca w zasadzie ani w Irlandii, ani w Anglii. No a ponieważ jest to spotkanie kobiece, więc nie mogłam się powstrzymać od wspomnienia fragmentu z wiersza Husbands. My first husband hated intelligent women. He thought they were like avocado pears, expensive, tasteless. Kolejny mężów wspomina, oczywiście to nie jest tutaj historia samej Bardwell, jest to po prostu bardziej wpisanie siebie, swoich dokonań, swojego życia właśnie w ten nurt feministyczny i rozpoznawania własnej wartości. Powieści, wspomniałam już o The House, czyli takim typowym Big House Novel z podejściem do przeszłości, opowieść o mężczyźnie, który się nazywa Cedric, który wraca do domu i ten powrót właśnie oznacza zrozumienie historii Irlandii, historii tego Big House, ona, sama Leland i tej powieści, oczywiście to jest taka Protestant landing class, ten konflikt pomiędzy tym, jak oni są postrzegani, zwłaszcza w latach 40. XX wieku. Bardzo, bardzo ciekawa powieść i też taka oszczędna w słowach, to są wszystko. Wszystkie te utwory są krótkie, to nie są długie powieści. The Girl on a Bicycle, tutaj może zainteresowanie dla Heleny, ponieważ ona była bardzo zainteresowana i bardzo zaprzyjaźniona z końmi, pracowała, to jest historia o dziewczynie, która pracuje w stadninie przez wakacje, no i właśnie takiej dorastającej z takimi pierwszymi miłościami, pierwszymi zawodami i co za tym idzie takim trochę takim momentem w życiu pomiędzy dorosłością, pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. There We Have Been, powrót do przeszłości starszej kobiety i poniekąd poradzenie sobie ze śmiercią siostry. Wydaje mi się, że w dużej mierze to też jest opowieść autobiograficzna, a w tej książce autobiograficznej ona bardzo wyraźnie pokazuje, jakie elementy znalazły się w jej powieściach, które faktycznie są w jakimś
sposób przepracowaniem, przeprocesowaniem jej własnego życia. Napisała też sztuki, niestety do tych sztuk nie mamy dostępu, to były zwykle przedstawienia teatralne, które po prostu odbyły się właśnie w danym roku, w danym teatrze, natomiast nie ma żadnych śladów drukowanych po tych sztukach. I teraz, ponieważ zaczęłyśmy od tych antologii i jakby ważności tego, że antologizowanie twórczości kobiet nie było z założenia takim danym dobrem, tylko o tą pozycję, miejsce w historii literatury irlandzkiej, irlandzkie pisarki musiały walczyć. Tutaj jednym z najbardziej antologizowanych opowiadań jest opowiadanie pod tytułem The Hairdresser, która pojawia się i u Dermota Bolgera, i u takiej dosyć dużej antologii Pearsa, no i oczywiście też u Colma Toibina. To jest ta słynna Penguin Book of Irish Fiction, a żeby wspominać o tym, jak to pisarze nawzajem siebie inspirują i do siebie piszą, to jest wiersz, który ona dedykowała Toibinowi, Skipping Banville in Barcelona, tak trochę przewrotnie, oczywiście John Banville wielkim pisarzem jest, a ona tutaj wybiera podziwianie Miro i tak trochę nawiązuje do tego, o czym pisał Toibin w Homage to Barcelona i myśli o Toibinie bardziej niż o Banville'u. Nie ma dużo na jej temat w tekstach krytycznych, ale u Welsha, Roberta Welsha w Oxford Concise Companion to Irish Literature znajduje się jej krótki biogram. Jest też wspomniana w tym dużej dwutomowej historii literatury irlandzkiej. Tutaj jej opowiadania i te wcześniejsze powieści. To jest książka, która bardzo często nawiązuje do kwestii macierzyństwa, no więc oczywiście nasza Mary Morrissey, nasz gość z stycznia, mnóstwo innych pisarek irlandzkich i też sama Bardwell właśnie poprzez, zwłaszcza te jej opowiadanie dotyczące kazirodztwa, ale też takich problemów rodzinnych, stąd też te jej opowieści znajdują się właśnie w tym krytycznym opracowaniu. No i teraz ostatnie dla przyjemności, to jest Lydan Bardwell, Poznań 2003, dwa dni festiwalu, tu Lilian Bardwell już chyba trochę zmęczona naszym długim świętowaniem. Tak jak mówiłam, naprawdę bardzo, bardzo żałuję, że wtedy nie wykorzystałam bardziej jej pobytu. Tu jest Liland czytająca, Paul Darken oczywiście robiący notatki Lilian Bardwell. Tak samo myśmy wtedy wydali tak jak zawsze broszurę z tłumaczeniami jej wierszy i fragmentów powieści. No i dlatego, że zaczęłam od Cautionary Tale, to na Cautionary Tale skończę, ponieważ dedykacją do tego pierwszego tomu News and Selected Poems była dedykacja, że Hope We Will Meet Again. No i to się niestety nigdy nie stało. Więc proszę Państwa, jeżeli mamy okazję spotkać się z pisarzami, nawet jeżeli nie wydają nam się wówczas wybitni, to proszę mi wierzyć, lepiej coś zrobić i poświęcić czas na takie właśnie spotkanie, bo nigdy nie wiadomo, co możemy stracić, nie spotykając się, nie będąc obecnym właśnie na takich wydarzeniach. Ja mogłam zrobić więcej, niestety to się wówczas nie udało, ale przynajmniej przez chwilę chociaż mieliśmy u siebie, gościliśmy Lilian Bardwell. Dziękuję bardzo, Liliana. No te wspomnienia festiwali są zawsze miłe, to aż trudno wierzyć, że tyle czasu już minęło. Mamy pytanie. Bardzo interesuje mnie postać O'Brien. Była ona jedną z najważniejszych irlandzkich pisarek działających na rzecz praw kobiet. Niestety według mnie na polskim rynku brakuje wiedzy na temat historii kobiecej irlandzkiej literatury, zwłaszcza prac O'Brien.
Czy jest to wynik małego popytu, problemów z wydawnictwami, czy braku tłumaczy, którzy znają się na literaturze irlandzkiej? Patrząc na współczesną literaturę, na przykład Sally Rooney, większość prac jest łatwo dostępna. Niestety zapomina się o tak ważnych dziełach, które poniekąd otworzyły im drogę do sukcesu. Znaczy, ja myślę, że, bo Magda też o tym wspominałaś, Emer McBride była przekładana i jej książki są dostępne w polskim przekładzie. One mają okropne okładki. Edna O'Brien, tak. I ja mogę nawet pokazać, bo sięgnę, mamy na półce tutaj w zbiorach fundacyjnych, a ty może Magda właśnie odniesiesz się do innych z tego kręgu, czy Liliana, czy no o tym mówiłyśmy trochę, o tym popycie, tak? Trochę na, tak jak właśnie tutaj pani pisze. No właśnie ja tutaj bym chętnie odwróciła to pytanie i to pani Justyna zadała pytanie. Ja bym zapytała pani Justyny, jak ona by chciała sprzedać Edna O'Brien współczesnemu czytelnikowi w Polsce. Jak? Bo oczywiście my wiemy, że to jest jedna z najważniejszych irlandzkich pisarek. Nie była, wciąż jest. Edna O'Brien, rocznik 1930. Ona ma teraz 93 lata. Ostatnią powieść wydała bodajże 4 lata temu. Mało tego, jest matką pisarza, jej syn Carlo Gebler. Jesteś dosyć płodnym pisarzem, krytykiem literackim. To jest wyjątkowa postać oczywiście, Edna O'Brien. Nie mówię tu tylko o tych powieściach, które były na polski przetłumaczone, o tej trylogii słynnej, ale też o tym memuarze, o którym wspomniałam, Mother Ireland. To jest po prostu majstersztyk językowy. To jest doświadczenie, kobiece doświadczenie irlandzkie, właśnie lat 40., 50., czarnych, powiedzmy sobie, czarnych lat w historii Irlandii, rzucone na jakby całe to tło irlandzkie, doświadczenie pisarskie. Jakby to jest taki eksperyment też językowy. Nikt nie pisze tak jak Edna O'Brien. Mało tego, my tu możemy już jeszcze wspomnieć o jednym utworze. To Edna O'Brien napisała tę krótką książeczkę James and Nora, tak? Tak, no i po jeszcze biografię Jamesa. I biografię Joyce'a, tak. Tak, Byron and Love. Ja wszystko wyjęłam akurat jej, dlatego że faktycznie chciałam sobie odświeżyć trochę jej te rzeczy. Ja chciałam tylko pani Justynie polecić to, które mnie z kolei dawno temu przynieśli właśnie studenci. I to dlatego kocham pracę na uniwersytecie. I oczywiście mamy grantozę i wszystkie te inne choroby, o których mówi Pine, ale generalnie jest to praca bardzo rozwijająca. Była to powieść Down by the River o problemie tego, że wtedy w Irlandii 90. lata nie można było przeprowadzić legalnej aborcji, mimo że dziewczyna jest niepełnoletnia, zachodzi w ciążę z własnym ojcem, czyli jest to dziecko z kazirodztwa i państwo i kościół robi wszystko, żeby ona tej aborcji nie przeprowadziła. Jest to niesamowita, ja nie wiem, czy to było tłumaczone, muszę powiedzieć, ponieważ ja się nie interesuję. Nie było, to akurat nie. No właśnie. I uważam, że trzeba by było na Edna O'Brien spojrzeć całościowo, czyli zobaczyć, jakimi tematami ona była od tych lat 70. zainteresowana, bo ona jest bardzo na bieżąco. Ta ostatnia to jest, ta Girl jest powieścią o Boko Haram w Nigerii. Poprzednia jest o Serbii chyba, albo każdym jednym z krajów byłej Jugosławii i kwestii wojny Jugosławii z początku lat 90. Za każdym razem, jak nawet spojrzymy kilka dekad wstecz, to są rzeczy, które się działy i ona w tym momencie odpowiada na to, co się działo. Natomiast dlaczego to nie było w Polsce tłumaczone? No ja tego niestety nie jestem w stanie. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, Dziewczyna o zielonych oczach, tak? To się ukazało w Polsce w 1998 roku bodajże i jeszcze jedna część tej trylogii. Ja wspominałam ostatnio o znajomej, o Ednie O'Brien, o mojej wielkiej miłości do niej. Ona znalazła tę książkę w bibliotece, przeczytała, powiedziała, że straszna ramotka. I jak się ją czyta, tę książkę po angielsku, ostatnia rzecz, którą można powiedzieć, że to jest ramotka. Oczywiście pewne rzeczy już nas nie bulwersują. Tak, nie szokują, tak. Ale to jest jednak wciąż literacko uniwersalne. W sensie to, co pani profesor powiedziała, Edna O'Brien jest na bieżąco, reaguje jakby, te utwory są doraźne poniekąd, ale jednocześnie wynoszą się ponad to i potrafią być uniwersalne i ponadczasowe. I to jest ogromna jakby wartość Edna O'Brien. Natomiast ramotka, tak, bo to było tłumaczone w latach 70. po polsku, to wierzę, że to może być tak odbierane jako ramotka, ale przecież tłumaczenia są też po to, żeby
reinterpretować utwory. Nic nie zaszkodziłoby, żeby teraz przetłumaczyć Dziewczyna w zielonych oczach na język polski, bo przecież Justyna, pamiętasz, kilka lat temu właśnie ta trylogia była omawiana w ramach One Dublin, One Book, trylogia Edna Bryan. I w tym czasie, w ramach obchodów tego One Dublin, One Book, trylogia została jakby wystawiona na deskach teatru w Abbey Theatre. Ja miałam przyjemność, akurat byłam wtedy, widziałam tę sztukę i mogę powiedzieć, że jakby wielką wartością dodaną jest współczesne interpretowanie utworu, a jednym z takich narzędzi do współczesnego interpretowania, odkrywania na nowo tych utworów, jest tłumaczenie. I to będę podkreślała, bo jakby jeśli przenosimy powieść na deski teatru, to też jest pewnego rodzaju tłumaczenie, tak? I tak samo to dzieło sztuki moglibyśmy przetłumaczyć raz jeszcze na język polski i założę się, że wtedy Edna O'Brien byłaby doceniona. To jest wielka postać literatury irlandzkiej. Absolutnie się zgadzam. Jeśli Państwo nie widzieli jeszcze, to proszę sobie zgooglać, zobaczyć. No to jest po prostu dama, pierwsza dama, tak. Dosłownie tak, przenośni tak. W każdym znaczeniu. Mhm. I z bardzo, bardzo dobrymi, ważnymi powieściami, więc tak. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego tłumaczy się w zasadzie takie trochę byle co, bardzo współczesne, a gdzieś tam wydaje mi się, że to musiałby być taki ruch jak w przypadku Joyce'a czy Becketta, czyli mamy poważnego tłumacza, który i poważne wydawnictwo, które się za to zabierze. I bardzo mnie cieszy, że wydawnictwo Czarne zaczęło robić tłumaczenia, bo oni na przykład tłumaczyli to Annie Ernaux, czyli oni natychmiast zareagowali, opublikowali dwie rzeczy noblistki z zeszłego roku. Także jeszcze zanim została noblistką, to pierwszy utwór. Natomiast tu pani profesor wspomina o Joyce'ie, o Beckecie. No Joyce oczywiście, to poważne wydawnictwo wydało nowe tłumaczenie Joyce'a, tłumacz poświęcił na to wiele lat, ale to samo wydawnictwo, musimy tu powiedzieć, wydało też Catherine Mansfield, też nie wydawaną w Polsce bodajże od lat 70. Wspaniałą pisarkę nowozelandzką, aczkolwiek związaną z angielską tutaj bohemą literacką, że tak powiem, z grupą Bookspace. Tak, Lorencem i innymi, Mansfieldem. Tak, i tutaj mówimy też znowu o inicjatywie, która wychodzi od tłumacza, tu konkretnie tłumaczki pani Magdy Heidel. I to było jakby jej dzieło, no nie chcę powiedzieć życia, ale jedno z takich jakby, ona zawsze o tym mówiła, że chciałaby przetłumaczyć Catherine Mansfield. I to jest dosyć takie obszerne, wyczerpujący zbiór tych opowiadań. Dlatego tutaj jeszcze wracając do tego, co pani Justyna napisała, nie ma problemu z brakiem tłumaczy, którzy znają się na literaturze irlandzkiej. Wręcz przeciwnie, mamy teraz fantastyczne kolejne pokolenie tłumaczy, którzy znają się na tej literaturze, którzy pięknie opanowali polszczyznę i potrafią tą polszczyzną robić cuda i oddawać. Myślę, że to jest jednak ciągle bardziej kwestia rynkowa. Popyt, nie wiem, może byłby na to popyt, ale wydawnictwa nie chcą ryzykować. I nie chcą wkładać też pieniędzy w reklamę, no bo oczywiście tu jest kwestia tego, że to się samo nie sprzeda. To się samo nie sprzeda i tu chciałam tylko, przepraszam pani profesor, powiedzieć, że klasyki, żeby się sprzedały, to musi być jakiś kontrowersja, jak na przykład z nowym tłumaczeniem Ani z Zielonego Wzgórza. Tu mamy klasyka tłumaczonego na nowo, klasykę, no ale nagle jest Anne z Zielonych Szczytów i reklama robi się sama, prawda? Tak. I nie wiem, czy coś podobnego musiałoby się wydarzyć z Edną O'Brien, ale to wracamy do tego samego. Wychodzi inicjatywa od tłumacza, wydawnictwo ryzykuje, wiele czynników się na to składa, żebyśmy mogli wrócić. Niestety póki co O'Brien dla tych, którzy czytają w oryginale. Jeszcze tutaj napisała, tak, mamy na czacie. Tak, jeszcze tutaj od Sylwii, też doskonale orientującej się w literaturze kobiecej współczesnej. Sylwia pisze, że no tak, ja sięgnęłam właśnie po Odloty, bo to jest na półce, Dom Zapomnienia, też fenomenalna powieść, bo chyba jedna z moich ulubionych. Edna O'Brien i mamy Grzesznicę. Także trochę tego jest, proszę szukać po antykwariatach, mówiąc boleśnie, bo tam te książki rzeczywiście można znaleźć, no i w bibliotekach, ale rzeczywiście odświeżony językowo przekład na pewno by się bardzo przydał. Pani Justyna jest na pierwszym roku, więc może to jest, pani Justyno, nowy tłumacz na naszym rynku w przyszłości, więc nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem właśnie nie zachęcimy kogoś do zajęcia się właśnie takimi rzeczami.
Cóż, drogi nie chcę panie. Podcinać skrzydeł i być tu pesymistyczna, ale niestety patrząc na ostatnio na wyniki sprzedażowe, w jakiej ilości egzemplarzy książki sprzedają się w Polsce, no to niestety troszkę jestem pesymistyczna. Pamiętam jeszcze czasy, pierwsze wydanie Ulyssesa, znaczy tego nie pamiętam, ale pamiętam, że na pierwszym wydaniu Ulyssesa był podany nakład. I myślę, że tak gdzieś do końca lat 80. Pojawiał się nakład. I to były nakłady 30 tysięcy, 40 tysięcy. Teraz książki wydaje się w nakładzie najlepszych wiatrach 2000 egzemplarzy i to się nie sprzedaje. Mówię to z ciężkim sercem, jest mi bardzo przykro, ale niestety to jest właśnie nasza rzeczywistość. Dlatego jeśli się już książki wydaje, to są książki, które raczej na 100% się zwrócą. Mhm. Ich koszt. Mhm. No ale nie chcemy zakończyć spotkania pesymistycznie, bo... Nie, myślimy, że tutaj zachęcamy nowe pokolenia czytelników i tłumaczy i może młodych pisarzy. Ja zawsze myślę w takich kategoriach, że ten czytelnik, który na przykład będzie chciał pisać pracę licencjacką czy magisterską z danego pisarza, to też trochę potem robi szumu i zainteresowania, więc im więcej Państwa jest, tym więcej szans na tłumaczenia, ale też ukazywanie się ciekawych nowych książek. Mhm. Więc... My dziękujemy za uwagę i no, zachęcamy do sięgania po te książki, o których rozmawiałyśmy, bo one poruszają ważne tematy. Trudne, może to nie są takie lektury łatwe, ale myślę, że bardzo no, wzbogacające nas. To brzmi może trochę banalnie, no, ale tak jest. To jest to, co wspominałaś właśnie, Liliana, żeby czym jest wielka literatura, tak? To takie pytanie kiedyś padło. No właśnie jest chyba wtedy, kiedy nas wzrusza, tak? I porusza i zostawia nas tak trochę z tym, żebyśmy sobie poukładali to, co przeczytaliśmy. Ale też taka literatura, do której chcemy wracać, więc i wracamy zawsze z innym nastawieniem i za każdym razem odkrywamy coś nowego, nie wiem, bo mamy inne spojrzenie na świat, inne doświadczenia, wiemy coś innego, patrzymy z innej perspektywy i to jest ta wielka literatura, że do Joyce'a zawsze się wraca, nawet we fragmentach i ja zawsze, po prostu nie wiem, to jest tak zachwycający, tak, ja zawsze odkryję coś nowego. Więc jak ja mogłam tego nie wiedzieć, tak? No po prostu stara jestem, pracuję na tym uniwersytecie milion lat, no nie widziałam takiego fragmentu, czy nie widziałam, akurat tego nie zauważyłam. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta wielka literatura. W przypadku Leland Bargo to była naprawdę wielka literatura zamknięta w małych książkach i bardzo bym chciała, żebyśmy gdzieś tam mogli do niej wracać, więc tak stąd też przypominamy nasze festiwale, nasze spotkania i nasze czytanie literatury i jesteśmy oczywiście z Justyną bardzo wdzięczne Magdzie za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się wszystkimi uwagami na temat i tłumaczeń, i samych tekstów, i tego, co się dzieje na polskim rynku i irlandzkim przez ostatnie lata. To jeszcze, jeśli Panie pozwolą, na koniec ja stanę po tym, jak powiedziałyśmy o wielkiej literaturze. Ja też bardzo lubię wielką, dobrą literaturę, ale stanę też w obronie literatury popularnej, bo ona też jest potrzebna i też może być dobra sama w sobie. Zła literatura popularna jest po prostu złą literaturą. I tutaj chciałam wspomnieć o Louise O'Neill, która jest tłumaczona na polski, irlandzka pisarka dla młodzieży, tak? To jest ta kategoria Young Adult Fiction, bardzo, bardzo popularna. No okay. I Tana French, która też jest na polskim tłumaczona w zasadzie chyba każda jej książka, kryminały, coś, co nie jest zupełnie moją bajką, ale mamy dwie irlandzkie pisarki, które tworzą literaturę popularną, dobrą i sprzedającą się. I życzę tego wszystkim pozostałym irlandzkim pisarkom, żeby... Tak, ja się absolutnie podpisuję pod O'Neill, to znowu zasługa moich magistrantek, bo one zarekomendowały, ale jest to bardzo dobra rozrywka, nie wymagająca, a z drugiej strony nie głupia, tak? Bo to są rzeczy dobrze napisane, także właśnie taki young adult czasami może być odkrywczy, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy trochę.
To bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy tutaj do nas dołączyli, wytrwali do nas z nami tak długo, spoglądam na zegarek. Sylwia tutaj podpowiada jeszcze, Sara Baum, koniecznie. Nie, tak, jestem, do której też na pewno wrócimy. Myślę, że możemy, to jest pierwsze takie kobiece spotkanie nasze, ale będziemy to kontynuować. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Pozostały nam dwa spotkania online w naszej serii, w kwietniu Chini, w maju, no Beckett, tak, wrócimy, ale też w kontekście przekładu, bo będziemy rozmawiać o nowym przekładzie, także wypatrujcie Państwo informacji. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Mm-hmm.